Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. Dajcie znać proszę na czacie na YouTube, czy wszystko jest w porządku i będziemy zaczynać. Dzisiejszy mam nadzieję interesujący odcinek opowiadający o bezpieczeństwie i prywatności iPhone'a. Widzę, że wszystko jest w porządku, także możemy zaczynać na początek parę informacji organizacyjnych. To co wam przedstawię opiera się na iOS w wersji 14.3. Wiem, że teraz jest nieco nowsza wersja 14.4, ale mam nadzieję, że tak naprawdę nic się nie zmienia w tym co będę prezentował, ale miejcie świadomość, zwłaszcza oglądając później to nagranie, że jest to wszystko przygotowane dla iOSa w wersji 14.3. Stosuję uproszczenie i skróty, ponieważ będę mówił o bardziej zaawansowanych tematach w iPhone'ie, więc będziemy też poruszali tematykę kryptografii. Tam niestety żeby to wszystko było bardzo zrozumiałe, będę stosował pewne uproszczenia i skróty, tego po prostu nie da się uniknąć, także miejcie to na uwadze, że czasami po prostu tak będzie. Nie jestem też ekspertem od informatyki śledczej. To, co pokazuję, jest tak naprawdę sumą doświadczeń, sumą różnych artykułów, które przeczytałem w ostatnim okresie i prezentuję. Wam to, co się nauczyłem, więc mogą się tam też pojawiać błędy. Jeżeli oglądacie ten materiał później i jakieś błędy by się pojawiły, to proszę sprawdźcie pierwszy komentarz przypięty do tego filmu i tam będzie errata. Tam spróbuję to, co źle powiem, spróbuję wytłumaczyć na nowo. No bo niestety nagrywam to na żywo, więc czasami błędy przejęzyczania lub po prostu jakieś nieścisłości mogą się pojawić. No i też nie mówię o MDM, czyli Mobile Device Management i zastosowaniach firmowych. O tym można by było Robić zupełnie kolejne, nawet 2-3 odcinki. Tak, w skrócie, dla tych co nie wiedzą, co to jest MDM, wyobraź sobie, że masz dużą firmę i kupujesz 100 iPhone'ów, które chcesz rozdać swoim pracownikom, ale równocześnie chcesz też mieć nad nimi bardzo dużą kontrolę. No i wtedy właśnie możesz je zapisać do serwera MDM i wtedy przy pomocy odpowiedniego narzędzia skonfigurować o wiele, wiele bardziej szczegółowych konfiguracji niż te, co tutaj pokażę. Więc ten materiał jest dla osób. Dla, dla użytkowników domowych, tak? czyli dla użytkowników, którzy na co dzień korzystają z telefonu. Oczywiście to też ta konfiguracja wpłynie na pewno na bezpieczeństwo firmy, jeżeli używasz telefonu, na, telefonu jakby w firmowy sposób, ale zastosowania firmowe to jest zupełnie osobny temat. Warto o tym pamiętać. No i też, ponieważ opierałem się o bardzo dużej ilości materiałów, tak jak zwykle w większości moich wideo, linki do tych materiałów znajdują się w lewym dolnym rogu. Wiem, że YouTube wrzuca tam czasami po prostu jakieś kontrolki i te linki są nieczytelne, ale żeby nie zaburzać całej percepcji tego slajdu, żeby to wszystko wyglądało całkiem w porządku, przyjąłem właśnie taką metodę, że te linki są w lewym dolnym rogu. Ale wszystkie odnośniki, które spotkacie na tych slajdach znajdują się na osobnej stronie szurek.pl Slash linki slash 9 ona została teraz, adres do tej strony został wklejony na czacie i też ten odnośnik znajduje się na dole na dole w opisie pod tym filmem. I tam znajdziecie pełną listę źródeł, z których korzystałem podczas tego materiału. Jeżeli wejdziecie na tą stronę, zobaczycie, że ich jest naprawdę całkiem sporo, więc nie trzeba ich kopiować ręcznie, nie trzeba przepisywać, nie trzeba robić stop klatek. Wszystkie te odnośniki, no w większości myślę, że tam może ze jednego czy dwóch brakuje, ale one zostaną dorzucone na pewno jutro czy pojutrze. Będą. Także taka informacja organizacyjna. I dla tych, którzy jeszcze nie dołączyli do no mojego newslettera, zapraszam bardzo serdecznie, aby to zrobić. Można się dopisać do tego newslettera na stronie szurek.pl/life i link też zostanie wklejony na czacie, abyście mogli dołączyć. Dzięki temu mogę wysyłać powiadomienia na przykład o tych materiałach. Ci, co są dopisani do newslettera, 15 minut przed godziną 18 otrzymali e maila, w którym właśnie informuję Was, że będę miał odcinek na żywo, bo czasami. I niestety te powiadomienia od YouTube'a nie, nie działają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I oczywiście też, jeżeli podczas tego odcinka pojawią się jakieś pytania, piszcie proszę na czacie. Ja postaram się na te pytania na bieżąco odpowiadać, jeżeli tylko będę, oczywiście potrafił. Także jeżeli jakieś pytania są, proszę piszcie na czacie. Ja postaram się przez nie wszystkie przejść, a na końcu też jeżeli jakieś py pytanie e, pominę, postaram się do niego wrócić ponownie. No i jeżeli jeszcze nie dołączyliście do grupy od zera do pentestera na Facebooku, to bardzo serdecznie polecam. Tam spotykamy się e, tam praktycznie codziennie publikuję jakieś ciekawostki, jakieś rzeczy powiązane z security. Więc jest to taka prasówka codzienna, prasówka codziennie jeden link, który może wam się przydać w waszej pracy albo po prostu według mnie jest interesujący. A jeżeli chcielibyście porozmawiać z osobami, które tak jak wy są zainteresowane bezpieczeństwem, Chcielibyście porozmawiać z nimi troszkę luźniej, to zapraszam na naszego Discorda. Tam czasami też spotykamy się na takich luźnych pogawędkach. Tam można zadać pytanie trochę mniej techniczne, ale również oczywiście te bardziej zaawansowane tematy staramy się tam na nie odpowiadać. Dobrze, a jeżeli ktoś korzysta z Instagrama, to też ostatnio zacząłem wrzucać pojedyncze zdjęcia na Instagrama. To są takie bardziej graficzne, graficzne przedstawienie prostych tematów, więc jeżeli macie znajomych, którzy nie pracują w security, ale chcielibyście zwiększyć ich bezpieczeństwo, na przykład pokazując im taki prosty obrazek, że nie powinni mieć hasła admin-admin na routerze, to właśnie Instagram może być świetnym miejscem, aby podzielić się tą wiedzą. No i też czasami pojawiają się pytania, jak pomóc. Czy można wpłacać pieniądze na Patronajcie? Czy można mi jakoś przesłać pieniądze? Najprostszą formą pomocy i zarazem naj, najprostszą, i też taką, która w ogóle was nic nie kosztuje w sensie finansowym, jest po prostu polecenie mojego kanału znajomym, czy to w pracy, czy to w rodzinie. Dzięki temu będę miał zwiększone zasięgi i dzięki temu te materiały dalej będą mogły być darmowe. Więc jeżeli chcesz mnie jakoś wspomóc, to po prostu poleć mój kanał znajomym. Widzę, że pojawiają się widzę, że pojawiają się pytania, czy będzie nagrany live, tak, live Live, tak jak wszystkie inne są nagrywane, i zaraz po zakończeniu, pod tym samym linkiem będzie on dostępny na platformie YouTube. Więc jeżeli ktoś teraz nie ma czasu, to można też do tego materiału wrócić później. No i o czym ja tak naprawdę dzisiaj będę mówił? To jest takie 17 punktów, które przygotowałem. 17 punktów, które według mnie warto wykonać, aby nasz telefon, nasz iPhone był bezpieczny. Nie musicie się z nimi zgadzać, to jest jakaś moja lista i będę o tych tematach mówił i o jeszcze wielu, wielu innych, ale one po prostu nie wszystkie zmieściły się na jednej liście. Także jak widzicie tych rzeczy, o których będę wspominał, jest całkiem, całkiem sporo. I ja nie będę przechodził teraz przez tą listę, wrócę do niej na sam koniec nagrania. Wtedy, kiedy już wszystko będzie wytłumaczone, kiedy tak naprawdę pokażę wszystko to, co chciałem, mam nadzieję, że wszystkie te punkty będą oczywiste i nie będziecie wtedy. Nie będzie wtedy żadnych niejasności, dlaczego proponuję zrobienie czegoś. Dlaczego proponuje wyłączenie czegoś, dlaczego proponuje włączenie czegoś. Także o tym dzisiaj będę mówił, ale nie tylko, bo też jest dużo, dużo nowości. Między innymi te nowości wprowadzone w najnowszym iOSie 14 też będę pokazywał. No i jeszcze raz przypominam, jeżeli tylko macie jakieś pytania, to możecie je zadawać na czacie. A więc potem. Nieco przy długim wstępie zaczynajmy. Ja tak naprawdę sugerowałem się w dużej dozie świetnym materiałem Data Security on Mobile Devices. To jest PDF, który tak naprawdę pojawił się końcówką tamtego roku i opisuje bardzo dokładnie iPhone'a, ale też telefony z Androidem pod względem bezpieczeństwa. Tak naprawdę to jest zbiór wszystkich informacji, które można znaleźć w internecie, zbiór cytatów. Ktoś to po prostu wszystko przetworzył, opisał w formie świetnego dokumentu i bardzo dużo rzeczy, które które tutaj znajdziecie, wynika właśnie z tego dokumentu i na nim się wzorowałem. Także bardzo serdecznie gorąco polecam. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, na przykład o Androidzie, to ten dokument jest. Jak znalazł. No ale też tworząc ten materiał, zobaczyłem, jak robią to inne serwisy anglojęzyczne. Jeżeli wpiszemy prywatność i bezpieczeństwo iPhone'a, co nam wys wyskakuje w wyszukiwarce. W większości są to po prostu screenshoty z iPhone'a, gdzie mamy jakieś opcje, i po prostu redaktorzy pokazują nam tą opcję włączyć, tą opcję wyłączyć. Nie chciałbym, żeby to był. Kolejny poradnik tego typu. Tutaj praktycznie do każdego slajdu mam pewną opowieść. Chcę podzielić się tymi informacjami, które zdobyłem. chcę powiedzieć, dlaczego daną funkcję wprowadzono, dlaczego ona jest ważna, jak niektóre funkcje ewoluowały. tak żeby nie tylko wiedzieć, że ta funkcja powinna być wyłączona, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, ale żeby też rozumieć dlaczego tak naprawdę robimy to, a nie coś innego. No ale też te źródła na pewno stanowiły do tego materiału pewną inspirację na samym początku, przed jeszcze jakby dojściem do telefonu, do iPhone'a, warto zabezpieczyć kartę SIM, czyli warto ustawić pin do karty SIM oczywiście w iPhoneie również można to zrobić. Dlaczego? Nie mówię to tylko z tego względu, że jeżeli ktoś ma naszą kartę SIM i ona nie jest zabezpieczona pinem, może po prostu na przykład zadzwonić na numery 0700 i jeżeli mamy telefon na abonament, to po prostu wykręcić nam spory rachunek, ale mówię to też ze względu na to, że mamy takie, takie jak SIM swap, czyli po prostu ktoś znając nasz numer telefonu, mając do niego dostęp, może na przykład spróbować zresetować nasze hasło na e-mailu. Niektórzy prowajderzy e-mailowi wtedy tak podczas takiego resetowania hasła wyślą nam specjalny kod w SMS-ie, a ponieważ mamy dostęp do telefonu ofiary, to wtedy możemy po prostu zresetować hasło na różnych serwisach. Więc warto PIN karty SIM ustawić jeżeli jeszcze nie macie tego zrobionego. Pojawiają się też pytania, czy pojawi się materiał na Androida. Najprawdopodobniej taki materiał o Androidzie się nie pojawi. Dlaczego? Ponieważ po prostu nie używam tego systemu operacyjnego i też nie jestem ekspertem. Przygotowanie czegoś takiego, takiego poradnika dla iPhone'a zajął mi naprawdę bardzo dużo czasu. I żeby taki poradnik zrobić dobrze, trzeba spędzić sporo czasu. Ja po prostu Androida nie znam, więc najprawdopodobniej takiego poradnika po prostu nie będzie. No i teraz najważniejsza rzecz, jaką trzeba zrobić, jeżeli posiadamy iPhone'a, to ustawić kod. No i standardowo teraz iPhone prosi nas o ustawienie kodu, który ma 6 cyfr. Ale to nie jest jedyna możliwość, bo ten kod tak naprawdę może mieć dowolną długość. Może być też alfanumeryczny. Wtedy, podczas odblokowania telefonu, po prostu będziemy mieli do czynienia z pełną klawiaturą. Kwerty i możemy tak naprawdę wpisać tam dowolne słowa, znaki, więc też można taką opcję ustawić. No i teraz może się pojawić pytanie, ale po co mi długi i skomplikowany kod? A może nie trzeba mieć długiego i skomplikowanego kodu, tylko te 6 cyfr wystarczy. Ale dlaczego iPhone zdecydował się na 6 cyfr, a nie 8 albo 12? Dlaczego taka wartość? Spróbuję teraz to wytłumaczyć i pokazać, że niekoniecznie dłuższy kod może być lepszy. I pokażę też, dlaczego PIN jest najważniejszą rzeczą w iPhone'ie, jeżeli zależy nam na prywatności i na bezpieczeństwie. Ja na iPhoneie nie znam się jakoś rewelacyjnie na bezpieczeństwie iPhone'ów, dlatego Poszukałem informacji, co sądzą o bezpieczeństwie iPhone'a osoby, które bardziej znają się na tym temacie. No i nagle okazuje się, Zastanówmy się nad takim przypadkiem. Jak to się dzieje, że telefony przestępców cały czas są zbierane przez różne, różne służby, no i jednak najprawdopodobniej udaje im się odczytać jakieś dane z tych telefonów? Jak to się dzieje? Przecież te telefony wszystkie są szyfrowane, przecież ci przestępcy mają ustawione różne pine. Jak to się dzieje, że dalej te informacje w jakim stopniu można odzyskać? No i tu jest tweet, gdzie pewna osoba sugeruje, że można to zrobić, ponieważ szyfrowanie w iPhone'ie jest dość specyficzne. No, i jeżeli zagłębimy się w ten temat nieco dalej, to pojawią się dwa pojęcia, które za chwilę nam wytłum Wam wytłumaczę. Ale jeszcze przedtem, spróbujmy jakby sprawdzić, czy rzeczywiście to, co ta osoba mówi, jest prawdą. No i tutaj mamy publikację z Departamentu Homeland Security z USA, gdzie z roku 2019 oni testowali różne narzędzia, które służą do informatyki śledczej, właśnie do badania różnych telefonów. Sprawdzimy sobie ten PDF dla urządzenia GrayKey z 2019 roku, i tu widzimy, że ten de departament testował, jakie dane udało się uzyskać z tego urządzenia. I widzimy, że na przykład udało się tak naprawdę uzyskać wszystko z iPhone'a 10. Tutaj to jest kryptograficznie tak zapisane as expected, czyli jak oczekiwano. Oczywiście strzelam, że jeżeli departament mówi, że coś zostało zrobione jak oczekiwano, to oznacza najprawdopodobniej, że te dane po prostu udało się jakby odtworzyć, udało się z tego urządzenia odczytać. Czyli rzeczywiście, w tym, co ta osoba na Twitterze mówiła, może być ziarno prawdy. No i tu dochodzimy do dwóch sformułowań, które, jeżeli wgłębimy się nieco bardziej w szyfrowanie iPhone'a się pojawiają. Są to stwierdzenia before first unlock i after first unlock. I telefon, iPhone, może być w tych dwóch stanach. Kiedy jest w tych dwóch stanach? Najpierw przed włączeniem telefonu. Za pierwszym razem jest w stanie before first unlock, czyli przed pierwszym odblokowaniem telefonu. Jeżeli podamy prawidłowy kod PIN, to wtedy telefon zostaje przeniesiony do stanu after first unlock, czyli po pierwszym odblokowaniu, i jest w tym stanie cały czas. Aż do momentu, gdy tak naprawdę ponownie nie uruchomimy telefonu, gdy ponownie nie uruchomimy telefonu. Więc przed pierwszym podaniem PIN-u urządzenie jest w stanie BFU, a po pierwszym podaniu PIN-u. Urządzenie jest w stanie AFU. Dlaczego to jest istotne? No, bo wszystkie dane na iPhone'ie są szyfrowane, czyli cała pamięć jest szyfrowana, wszystkie pliki są szyfrowane. No i teraz, jak to szyfrowanie działa? No, na pewno oczywistym dla nas jest to, że w jakiś sposób urządzenie musi wykorzystywać ten pin, który podajemy, i rzeczywiście tak jest. PIN jest jedną ze składowych, która używana jest do szyfrowania plików, ale nie jest jedyną. Dlaczego nie jest jedyną? No, bo wyobraźcie sobie sytuację, że rozbieramy naszego iPhone'a, wyciągamy kartę pamięci, czy tam ten chip, na którym znajduje się pamięć urządzenia, podpinamy ją do innego komputera, no i wtedy możemy tą pamięć po prostu całą odczytać. No i jeżeli mamy taką odczytaną kostkę pamięci, to jeżeli tylko szyfrowalibyśmy przy pomocy pinu, no to przy sześciu cyfrach tych kombinacji nie jest dużo. Możemy tak naprawdę te kombinacje naraz sprawdzić i już mamy odszyfrowane dane. Ale to tak nie działa, że ten, ten klucz szyfrujący, który jest używany do szyfrowania danych na iPhone'ie, korzysta z identyfikatora sprzętowego UID. I ten identyfikator znajduje się w tak zwanym koprocesorze Secure Enclave, w skrócie SEP. To jest taki specjalny procesor, który jest obok normalnego procesora, który jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za wszystkie te operacje kryptograficzne, czyli za wszystkie operacje, które są powiązane jakby z bezpieczeństwem i prywatnością. Czyli teraz wiemy już, że szyfrowanie opiera się i na PINie i też na tym identyfikatorze sprzętowym, więc w twojej głowie może się pojawić taka myśl: no to dobra, no to wystarczy, że oprócz kostki pamięci pobierzemy też ten identyfikator sprzętowy, połączymy go z kodem PIN i na tej podstawie będziemy unikalny identyfikator i nikt nie ma dostępu do tego identyfikatora nawet Apple, czyli każdy telefon ma specjalny wygenerowany losowo identyfikator, który jest unikalny dla każdego urządzenia, czyli jeżeli prze Pielibyśmy pamięć z jednego telefonu do drugiego i spróbowali ją odszyfrować, to by się to nie udało, ponieważ SEP, ten procesor, w jednym telefonie i w drugim telefonie ma różne kody UID. Przez to nie da się tych danych odzyskać. No i teraz w Twojej głowie może się pojawić pytanie: no to dobra, no to ja po prostu napiszę jakąś instrukcję do tego koprocesora: Ej, daj mi ten kod UID, bo ja go chcę. To też tak nie działa. Koprocesor wykonuje tylko pewne specyficzne operacje, komendy, które są wysyłane do niego i nigdy nie zwraca identyfikatora UID w czystej postaci. Czyli my możemy poprosić o wykonanie jakiejś operacji przez koprocesor i koprocesor na podstawie tego UID, które jest w nim, wykona tą operację, ale nigdy ten kod UID nie zostanie zwrócony użytkownikowi w czystej postaci. I właśnie to jest jakby kwintesencja bezpieczeństwa szyfrowania telefonów w iPhone'ie. Czyli mamy kod UID, który jest unikalny, który. Nie da się wyciągnąć, więc cała ta procedura odszyfrowywania danych musi się dziać na tym konkretnym e, telefonie, z którym mamy do czynienia. E, mówicie, że zacięło, ale już jest OK. Z tego co widzę, ja mam zero zgubionych klatek, więc, więc może to jakiś, jakiś wasz problem. W każdym razie idźmy dalej. A więc wiemy już, co to jest ten koprocesor. E, Spróbujmy nieco dalej wgłębić się w bezpieczeństwo telefonu. Ale zanim zaczniemy opowiadać nieco bardziej o szyfrowaniu, muszę jakby wytłumaczyć pewne sformułowanie. Jest to opakowanie klucza. Opakowanie klucza to jest szyfrowanie klucza przy pomocy innego klucza. Czyli spróbujmy to wytłumaczyć na podstawie analogii. Mamy kłódkę i do tej kłódki pasuje kluczek. Tylko my chcemy ten kluczek schować, czyli bierzemy ten kluczek, wkładamy go do osobnego kufra, którego zamykamy innym kluczem. Czyli mamy szyfrowany klucz przy pomocy użycia innego klucza. Teraz ten klucz od kufra przechowuje ten nasz klucz, który jest używany do kutki. To jest opakowanie klucza, i za chwilę przyda nam się to w dalszym slajdzie. Teraz jeżeli każdy plik w iPhone jest szyfrowany, to nie oznacza, że każdy jest szyfrowany w taki sam sposób. iPhone pozwala na ustalanie różnych klas ochrony danych. Jest ich kilka. Ja tutaj na potrzeby slajdów. Wypisałem trzy z nich, ponieważ one tak naprawdę są najważniejsze. Mamy więc do czynienia z pełną ochroną, i to jest najwyższy poziom ochrony szyfrowania, z jakim mamy tylko do czynienia. I czym te klasy ochrony różnią się między sobą? Ano, kiedy podamy prawidłowy pin do koprocesora i Procesor stwierdzi, że wszystko jest w porządku, to wtedy zwraca nam klucz, jakby szyfrujący dla konkretnej klasy ochrony danych. I ten klucz szyfrujący znajduje się już w pamięci urządzenia. On jest w pamięci urządzenia do pewnego specyficznego momentu i ten moment zależy od klasy ochrony danych. W pełnej ochronie ten klucz jest w momencie, kiedy mamy odblokowany telefon. Ale kiedy tylko zablokujemy telefon, ten klucz szyfrujący jest automatycznie usuwany z pamięci. I żeby z powrotem się do niego dostać, musimy z powrotem podać swój PIN. Ten PIN jest ponownie wysyłany do koprocesora. Koprocesor sprawdza poprawność PINu i jeżeli wszystko się zgadza, to ponownie zwraca nam ten klucz szyfrujący. Różnica pomiędzy pełną ochroną a ochroną do momentu pierwszego uwierzytelniania jest taka, że ten drugi klucz. Do ochrony do momentu pierwszego wyrzutelniania jest dostępny w pamięci cały czas od momentu pierwszego odblokowania telefonu. Czyli, jeżeli pierwszy raz odblokujemy telefon, to wtedy ten klucz już cały czas jest w pamięci. A brak ochrony oznacza nie że dane nie są szyfrowane, bo dane na telefonie są zawsze szyfrowane, tylko oznacza tylko tyle, że ten klucz w pamięci jest praktycznie cały czas. Dlaczego to jest tak stworzone? Ano chodzi o to, żeby telefon można bardzo było szybko wymazać zdalnie, ale o tym będę jeszcze później wspominał. Wymazanie zdalne w telefonie to nie polega na tym, że uruchamiany jest jakiś specjalny proces, który po prostu zeruje wszystkie zera w pamięci. Wystarczy tak naprawdę usunąć wszystkie klucze kryptograficzne z urządzenia i już telefon jest jakby wyzerowany, ponieważ dane są zaszyfrowane, a nie mamy kluczy, które pozwoliłyby nam odczytać dane, które są tam zawarte. A więc bezpieczeństwo danych, które znajdują się na telefonie, zależą od klasy ochrony danych. No i w twojej głowie może się teraz pojawić pytanie: No to ok, jaki problem? Czemu e, twórcy iPhone'a, czemu Apple po prostu nie stosuje pełnej ochrony? No, tutaj jest pewien, e, pewien problem, bo gdyby stosować pełną ochronę, to nie zawsze wszystkie funkcje telefonu by działały. Wyobraź sobie, że masz książkę adresową, w której znajdują się numery telefonów i powiązane z nimi imiona i nazwiska. No i teraz, gdy ktoś do ciebie dzwoni, no to telefon w tle sprawdza książkę telefoniczną, i jeżeli tylko znajduje tam numer telefonu, wyświetla kto do ciebie dzwoni. No tak po prostu działają telefony praktycznie od samego początku. No ale, żeby telefon miał dostęp do tej książki telefonicznej, to ta książka telefoniczna musi być odblokowana, czyli klucze szyfrujące do tej. Książki telefonicznej muszą być w pamięci telefonu. Czyli nie może być to pełna ochrona, bo gdyby ten, e, ta książka telefoniczna była szyfrowana przy pomocy pełnej ochrony, to te klucze szyfrujące znajdowałyby się tam tylko i wyłącznie wtedy, gdy masz odblokowany telefon. Czyli wyobraź sobie sytuację, że ktoś do ciebie dzwoni i telefon nie wyświetla, czy to jest mama, tata, czy dziewczyna, tylko wyświetla numer. Dopiero po odblokowaniu telefonu ma dostęp do książki adresowej i wtedy wyświetla, czy rzeczywiście jest to mama, tato, albo narzeczona. No tak telefony po prostu nie działają. Dlatego nie wszystkie dane są w pełni chronione i wynika to właśnie z tego faktu, że czasami po prostu nie da się tego zrobić. Zobaczę sobie na pytania, czy pojawiły się jakieś, jakieś pytania. Dobrze, widzę, że na razie większych pytań nie ma, idziemy więc dalej. No i teraz zobaczmy sobie, jak te pliki są konkretnie szyfrowane na dysku, bo to też jest bardzo zaawansowane. Bardzo krótko o tym. A więc nasz... PIN wraz z identyfikatorem urządzenia jest w stanie odblokować nam klucz systemu plików. Potem każdy plik ma swoje metadane, czyli każdy plik ma osobny plik, w którym są metadane. My możemy ten klucz metadanych od, odszyfrować przy pomocy klucza systemu plików i wtedy możemy zobaczyć na metadane. Tam znajduje się informacja o tym, jakiej klasy jest to plik, czy na przykład korzysta z pełnej ochrony, czy nie, oraz. Klucz szyfrujący, który jest zapakowany, czyli jest użyty ten key wrapping, o którym mówiłem wcześniej. I teraz, żeby odczytać ten klucz szyfrujący do konkretnego pliku, my musimy pobrać klucz klasy, który jest powiązany z klasą, która jest używana przez ten plik i ten klucz klasy wykorzystać do odszyfrowania klucza szyfrującego, i dopiero ten klucz szyfrujący wykorzystać do odszyfrowania pliku. Ja więc jak widzicie jest to całkiem zaawansowane. No i tak jak mówiłem w zależności od tego z jaką aplikacją mamy do czynienia różne dane w telefonie są odblokowywane w różnym momencie. No i tak jak wspominałem wcześniej hasła Wi-Fi, konta mail, hasła VPN ów są wszystkie dostępne po pierwszym odblokowaniu. Czyli te dane cały czas są w pamięci już po pierwszym odblokowaniu. Pomimo tego że my mamy telefon zablokowany pinem. Ale dalej w pamięci jakby te informacje nie nie są już zaszyfrowane, bo znajdują się klucze szyfrujące, które mogą być użyte do odszyfrowania tych plików. No więc teraz pytanie, czy policja zgaduje PINy tych telefonów, które po prostu chce sprawdzić? No nie do końca, bo nie bardzo jest to możliwe. Dlaczego? Ponieważ ten koprocesor SEP nie pozwala na metody siłowe. Co to są metody siłowe? Metoda siłowa polega na tym, że sprawdzamy wszystkie kombinacje po kolei. Czyli najpierw testujemy pin 0000, potem 0001, 0002, i tak dalej, i aż w którymś momencie natrafimy na prawidłowy pin. Tego tutaj nie możemy zrobić. Dlaczego? Ponieważ SEP wprowadza pewne opóźnienie. Jeżeli wprowadziliście na iPhonie czasami. Kilka razy pod rząd błędny PIN, to może zauważyliście, że w którymś momencie telefon mówi wam hola hola. Nie możecie testować dalej, musicie poczeta, poczekać minutę, aby spróbować kolejny raz. No i ten koprocesor z każdą błędną próbą zwiększa to opóźnienie. Według instrukcji, która znajduje się na stronie Apple, po dziewiątej próbie każda kolejna próba to już jest godzina opóźnienia. Czyli możemy sprawdzić jeden PIN raz co godzinę. Czyli to jest bardzo, bardzo długi czas. No, ale teraz sobie możesz pomyśleć: E, no to po prostu wyłączę telefon i włączę go z powrotem i zacznę od nowa sprawdzać próby. No, to też tak nie działa, ponieważ koprocesor ma swoją własną pamięć i tam zapisuje liczbę prób, pomimo tego, że wyłączymy telefon i włączymy go ponownie, to on dalej będzie wiedział, że. Było już 9 nieprawidłowych prób, więc trzeba po prostu czekać godzinę na każdą kolejną próbę. Więc jakby metoda siłowa w iPhone'ie, czyli sprawdzanie tych wszystkich pinów po kolei, nie jest najlepszym pomysłem. Co więcej, można włączyć specjalną opcję wymaż dane. Wtedy po 16 albo po 10, w zależności od wersji iOSa, błędnych próbach, dane zostaną automatycznie wymazane. Co to znaczy, że dane zostaną automatycznie wymazane? Z tego co udało mi się przeczytać. Klucze szyfrujące, które znajdują się w koprocesorze, są po prostu bezpowrotnie usuwane. Czyli dane tam teoretycznie są. Tylko nie mamy już żadnych kluczy, żeby te dane zaszyfrować. No i przy obecnej kryptografii, iPhone używa na tyle jakby mocnej kryptografii, że nawet gdybyśmy zaprzęgli do działania największe komputery na świecie i próbowali tego iPhone'a po prostu metodą brute force odszyfrowywać, czyli zgadnąć ten klucz szyfrujący, który został użyty do szyfrowania tych plików, no to zajmie to setki, setki lat. Czyli jak widzicie, te metody siłowe nie bardzo działają. No to jakie metody, jakie są inne metody? Można wyczytać w internecie, że można wziąć taki, taki moduł pamięci, czy koprocesor, potem przy, pom po, przy pomocy kwasu ściągnąć tą górną warstwę, wtedy zobaczymy to, co jest tam w silikonie i przy pomocy mikroskopu elektronowego próbować przywracać jakieś elementy tego, tego jakby klucza szyfrującego. No ale można stwierdzić, że tak naprawdę takie metody są tylko i wyłącznie badawcze, to są tak naprawdę materiały, o których możemy poczytać w jakichś dokumentach badawczych. Ja nie spotkałem się nigdzie z opisem takiej metody, która zadziałałaby w prawidłowym jakimś ataku, gdzie na przykład policja was zdecydowałaby się na użycie takiej metody. Dlaczego? No bo wyobraźcie sobie, że macie jakiś bardzo ważny telefon i potrzebujecie wyciągnąć z niego dane. No to, jak widzicie, jest metoda, która polega na pewnym stopniu uszkodzeniu chipa, który się tam znajduje. Więc ryzyko, że coś pójdzie nie tak i uszkodzimy chip jest bardzo duże, a my sobie na to nie możemy pozwolić. Poza tym, kto ma dostęp do mikroskopu elektronowego. Więc te metody rzeczywiście w jakimś tam stopniu naukowym istnieją, ale raczej, raczej nie ma jakby realnych ataków, które zostały opisane w źródłach, które ja poszukiwałem. Jeżeli wam się uda znaleźć jakieś inne źródła, to podeślijcie. Serdecznie bardzo, bardzo będzie miło przeczytać taką informację, że rzeczywiście taki atak miał miejsce, ale ja bym się nimi na razie nie przejmował. No ale teraz możecie podnieść głos, no dobra, ale kilka miesięcy temu, czy kilka lat temu, było coś takiego jak Grejki i oni mówili, że łamią wszystkie iPhone'y, i tam też metodą siłową piny. No i rzeczywiście jest jeden opisany atak właśnie taki, na metodę siłową w iPhone'ie przy użyciu właśnie tego narzędzia Grejki. Tylko, że tutaj mamy do czynienia z exploitem na ten koprocesor czyli ta firma najprawdopodobniej, oczywiście to wszystko jest w sferze domysłów, bo ta firma przecież nie zdradzi nam swoich tajników, jak Urządzenie, które kosztuje bardzo dużo, dużo pieniędzy, no ale możemy się domyślać niektórych rzeczy. Najprawdopodobniej miała exploit na ten koprocesor. Exploit, czyli znalazła pewną podatność w tym koprocesorze, która pozwalała im na ominięcie tej blokady, czyli to, co wam przed chwilą pokazywałem, że po dziewięciu próbach każda kolejna próba jest co godzinę. Oni w jakiś sposób udało im się ominąć tą blokadę, czyli mogli sprawdzać dużo, dużo więcej pinów i nie musieli czekać godziny czasu. No jeżeli popatrzymy sobie na estymację, Ile to wtedy trwa taki atak? No to widzimy, że rzeczywiście dla czterech cyfr to jest niecałe 13 minut, dla sześciu cyfr to jest około 22 godzin, a dla 10 cyfr to już jest praktycznie kilka, kilka lat, co pokazuje. Że, jeżeli rzeczywiście należy, zależy ci na bezpieczeństwie, to warto stosować co najmniej 10 cyfr, bo po prostu czas odzyskania takiego PIN-u jest zdecydowanie, zdecydowanie długi. No ale tu mówimy o jednym przypadku, który można znaleźć w literaturze, gdzie najprawdopodobniej ta firma znalazła błąd, exploit w koprocesorze. A znalezienie takiego błędu w koprocesorze to jest zupełnie inna bajka i zupełnie trudniejsza rzecz niż znalezienie błędu w iPhone'ie. No, bo iPhone jako system operacyjny jest bardzo, bardzo duży. Mamy tam bardzo, bardzo dużo funkcjonalności, więc też jest dużo miejsc, gdzie możemy się zaczepić, gdzie możemy znaleźć jakąś podatność. A koprocesor, on ma tylko kilka opcji komunikacji z telefonem, więc jakby możliwość znalezienia błędu w takim koprocesorze jest dużo, dużo mniej prawdopodobna, ale jak pokazuje przeszłość, rzeczywiście było to możliwe. Więc dlatego warto mieć odpowiednio długi PIN, no bo wtedy pomimo tego, że znajdą exploit na SEP, to nie będą w stanie odszyfrować. Danych do momentu, aż nie złamią naszego pinu. A jak widać, nawet jeżeli jest exploit na SEPA, to takie ośmiocyfrowe piny e, zgaduje się naprawdę. Bardzo, bardzo długo. No i teraz możesz sobie zadać pytanie, ok, no to ja będę po prostu miał 8-cyfrowy pin, iPhone standardowo chce 6, ale ja sobie ustawię 8, bo to będzie dużo, dużo mocniejsze niż ten sześcio. No to też jest stwierdzenie nie do końca prawdziwe, bo to wszystko zależy od człowieka. Dlaczego 8 nie zawsze jest najlepszym pomysłem? No bo 8 cyfr ma data urodzenia. No a im więcej cyfr do zapamiętania, tym wyższe prawdopodobieństwo, że standardowy użytkownik po prostu zacznie korzystać z numerów które są w jakimś stopniu z nim powiązane, czyli na przykład zacznie stosować, zacznie stosować swoją datę urodzenia albo datę urodzenia swojej mamy, taty, brata itd. Tak Co więcej, nie wszystkie numery PIN da się w iPhone'ie tak łatwo ustawić. Dlaczego? Ponieważ telefon sam w sobie ma wbudowaną listę, bardzo prostych według niego kodów PIN. Jeżeli spróbujemy ustawić taką bardzo prosty PIN, wtedy telefon wyświetli na informację: "Hej, próbujesz ustawić bardzo prosty PIN, który bardzo szybko da się zgadnąć. Czy aby na pewno chcesz go użyć?". Mamy opcję użycia, no ale najprawdopodobniej większość osób ten PIN po prostu zmieni. Tutaj mamy badanie badaczy, którzy postanowili wyciągnąć z iPhone'a tą listę haseł, które są według Apple bardzo łatwe do złamania. W tym celu Wybudowali sobie z klocków Lego taką wieżyczkę, podpieli do tego Raspberry Pi, które emulowało klawiaturę, żeby ta klawiatura wpisywała kod PIN. No i tutaj u góry widzicie, że jest po prostu aparat, i robili zdjęcia, screenshoty ekranu, żeby zobaczyć, kiedy wyświetla się ta informacja, właśnie o tym, że kod PIN jest łatwy do zbrutforsowania. No i. Można sobie znaleźć na ich, z ich badań listę tych wszystkich haseł, tych pinów, które według nich są proste. Do złamania taka ciekawostka, taka lektura na później, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jakie piny oprócz 111 czy 0000 znajdują się na takiej liście, więc to, to, że pin jest dłuższy, wcale nie znaczy, że zawsze jest trudniejsze do złamania. Bo jak widzicie, występują przypadki szczególne. No jeżeli wiemy, że łamanie telefonu przy pomocy pinu nie jest najprostsze, no to co innego może stosować policja czy organy ścigania. Większość danych, które znajdują się w telefonie, znajduje się też w backupie. A w iPhone'ie mamy opcję tworzenia backupu i lokalnie, czyli na nasz lokalny komputer, albo też w chmurze. No i teraz zobaczmy sobie, jak to może wyglądać. Lokalny backup zawiera prawie wszystkie dane, jakie znajdują się w naszym telefonie. Czyli co z tego, że ty masz bardzo długi i skomplikowany PIN w swoim telefonie, jak policja po prostu weźmie twój komputer, zobaczy, czy nie ma na nim backupu, jeżeli taki backup jest, odzyska wszystkie dane, które się na nim znajdują. No i co więcej, to jest taka ciekawostka. To nie komputer wykonuje backup naszego iPhone'a, bo nie ma dostępu do plików, tak jak mówiłem wcześniej, klucze szyfrujące znajdują się w koprocesorze. A to telefon wykonuje backup. Komputer jedynie odbiera dane, czyli de facto komputer wysyła informację do telefonu hej, zrób backup. Telefon robi ten backup i po prostu tylko odsyła dane do. Komputera. Taka ciekawostka może się to wydawać dziwne, ale mam nadzieję, że jest to dla Was teraz zrozumiałe, dlaczego tak. To wygląda. No i tu widzimy takie oprogramowanie firmy Elcamsoft, które właśnie może służyć do e, odtworzenia backupu, który znajduje się lokalnie na dysku. Bo standardowo backup, który tworzymy lokalnie na dysku, nie jest szyfrowany. Oczywiście on jest zapisany w pewnym, niezrozumiałym dla nas formacie, ale oczywiście istnieją narzędzia, które potrafią przetwarzać ten format i wyświetlać wszystkie dane. Czyli widzicie, że możemy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji z takiego urządzenia. Odzyskać. Więc, naturalnie, co powinniśmy zrobić, jeżeli dane w backupie są dla nas wartościowe? Ano, powinniśmy ustawić hasło dla backupu i rzeczywiście z poziomu iTunes możemy to zrobić. Tutaj to się nazywa szyfruj backup lokalny. I tutaj możemy ustawić hasło. I co ciekawe, ponownie, to hasło nie jest ustawiane na naszym komputerze, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, backup nie jest zrobiony przez komputer, ale przez telefon, tylko to hasło, które tutaj podamy, jest zapisywane bezpośrednio w telefonie. Czyli nawet jeżeli poszlibyśmy potem i użyli innego telefonu, innego komputera niż ten, który używaliśmy do jakby stworzenia tego hasła do backupu, to tam również to hasło będzie e, używane, bo to hasło do backupu jest po prostu przechowywane w telefonie. No i taki backup jest już względnie bezpieczny, o ile oczywiście to hasło jest tutaj odpowiednio długie i skomplikowane, no bo łamanie metodą siłową takich backupów jest bardzo, bardzo wolne. Apple zadbało, aby metody szyfrowania tego backupu były stworzone w taki sposób, że każda próba przetestowania jakiejś kombinacji hasła zajmowała bardzo, bardzo długi obliczeniowo czas, więc metody siłowe tutaj po prostu są mało, mało skuteczne. A więc wspomniałem o tym, że hasło do backupu jest przetrzymywane na telefonie. Ale tutaj jest mała gwiazdka. Dlaczego ta mała gwiazdka tutaj jest? No bo jeżeli masz Maca, masz MacBooka czy Maca Pro, to masz tam coś takiego, co się nazywa pęk kluczy. I w niektórych przypadkach, kiedy ustawiasz w iTunes to hasło do backupu, to ono ustawia się nie tylko w telefonie, nie jest wysyłane do telefonu, ale także może zostać zapisane jako pod nazwą iOS Backup w twoim pęku kluczu. Czyli ponownie. Może przyjść organ ścigania do Twojego domu, zobaczy, że masz backup zaszyfrowany, czyli nie da się odzyskać tych danych. Otworzą sobie Twój pęk kluczy, a tam będzie po prostu ten, to Twoje hasło do backupu zapisane. Więc warto też sprawdzić, czy rzeczywiście w Twoim pęku kluczy jest hasło do backupu. No i w zależności od tego, jaki mamy model naszego bezpieczeństwa, albo je usunąć, albo je tam po prostu zostawić. W przypadku Windowsa nie ma takiego problemu. Co więcej, backup może zostać stworzony nawet na zablokowanym telefonie. I tutaj może się w Waszej głowie pojawić zdziwienie, no ale jak to może zostać wykonany backup nawet wtedy, kiedy telefon jest zablokowany pinem? Nie powinno to dziwić. Bo powiedziałem, tak jak wcześniej powiedziałem, komputer wysyła tylko informacje do telefonu, żeby zrobił backup. Jeżeli ten backup jest szyfrowany, to jaki problem? Telefon, większość kluczy, które z, kluczy szyfrujących ma już w pamięci, bo jesteśmy w trybie After First Unlock, czyli większość tych danych i tak już jest odszyfrowana, więc może sobie stworzyć ten backup i odesłać go do komputera. Tutaj pojawia się tylko jeden problem. Musisz mieć dostęp do komputera, który był już wcześniej powiązany z tym telefonem. Kiedy pierwszy raz podłączamy telefon do nowego komputera lub w ogóle do jakiegoś nowego urządzenia, na przykład e, samochodu, to wtedy po podaniu kodu PIN na telefonie wyskakuje nam taka informacja, e, czy chcesz powiązać ten telefon e, z danym urządzeniem. Jeżeli na to zezwolimy, to w tle e, te, są wymieniane klucze kryptograficzne, e, czyli jeden klucz jest przechowywany na telefonie, drugi klucz jest przechowywany na komputerze. I od tego momentu komputer może się już łączyć z telefonem, no bo Apple stwierdziło, że te Telefony są bezpieczne, zaufane, więc mogą się ze sobą komunikować. Czyli też taki komputer, który wcześniej był powiązany z telefonem, może wysłać informację do telefonu: Hej, zrób backup i telefon wtedy takiego, takiej zgody udostępni. No i tu właśnie wytłumaczyłem, o co w tym chodzi. Tak naprawdę wtedy jest tworzona relacja powiązania i jest tak zwany, tworzony lockdown records albo pairing records. To jest po prostu plik na dysku, w którym znajdują się te wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby właśnie połączyć się z telefonem. No i podczas właśnie wykonywania backupu te informacje też są wykorzystywane. Generalnie z tego, co udało mi się wyczytać, telefon wraz z komputerem tworzy sobie zaszyfrowany tunel i po tym zaszyfrowanym tunelu wymieniane są różne interesujące informacje. Więc też warto o tym pamiętać. Co z tego, że mamy bardzo dobrze zabezpieczony telefon, jeżeli nie szyfrujemy dysku twardego naszego komputera? No to wtedy tam na tym dysku najprawdopodobniej znajdują się pairing records i przy ich pomocy można wymusić backup telefonu. Jeżeli ten backup nie jest szyfrowany, to możemy bardzo łatwo nasze dane z telefonu sobie pobrać pomimo tego, że jednak on pinem jest chroniony. No, i jaki z tego, jak, tego morał? Ustaw hasło do backupu, nawet jeżeli z niego nie korzystasz. Czyli, nawet jeżeli nie korzystasz z tej funkcji, to warto ustawić długie i skomplikowane hasło i zapisać sobie je na przykład w menedżerze haseł. Mam nadzieję, że jest to oczywiste dla Was już po tym, co Wam wytłumaczyło. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, piszcie proszę na czacie. Na razie wszystko chyba jest zrozumiałe. Mam przynajmniej taką nadzieję. Idziemy więc dalej. No, ale. Co w przypadku, gdy nie pamiętasz tego hasła zaszyfrowanego backupu? No bo teraz od momentu, kiedy ustawisz to hasło, to każdy backup, który się wykonuje, jest szyfrowany tym hasłem, które ustaliłeś. No i kiedy chcesz odzyskać backup, to również to hasło musisz podać. No ale jeżeli je zapomniałeś, no to robi się problem. No ale okazuje się, że można to hasło wyzerować, czyli można je usunąć z iPhone'a i wtedy każdy kolejny backup nie będzie już zaszyfrowany. Można to zrobić przez ustawienia ogólne i wyzerwanie. äru , jõudu . Chyba że, chyba, że masz ustawione coś, co się nazywa Użyj kodu czasu przed ekranem. Większość z was może korzystać z, może jakby kojarzyć tą funkcję, bo raz w tygodniu iPhone wyświetla nam takie powiadomienie: Zobacz, ile czasu spędziłeś przed ekranem w tym tygodniu. Ale też ten czas przed ekranem jest używany do funkcji rodzicielskich, i tutaj właśnie możemy ustawić kod czasu przed ekranem. On jest głównie używany do tego, aby znieść ograniczenia, znieść ograniczenia tej ochrony rodzicielskiej ale też właśnie chroni. Yy, chroni... Usuwanie tego backupu. No i tutaj widzicie, że jakby po lewej stronie mamy opcję, użyj kodu czasu. Tutaj ustawiam swój kod czasu i teraz, kiedy próbuję usunąć hasło do backupu, to oprócz tego, że telefon pyta mnie o PIN, to też pyta mnie o kod czasu przed ekranem, więc takie podwójne zabezpieczenie. Czyli jeżeli jesteście paranoikami, to oprócz kodu PIN, oprócz kodu PIN do karty SIM, to jeszcze powinniście ustalić kod czasu przed ekranem i te kody wszystkie powinny być różne. Zobaczmy sobie na pytania. E, super e, Anxion pyta, czy iCloud, jak to wygląda w iCloudzie? O tym będzie e, na kolejnym slajdzie, więc za chwilkę o tym, e, o tym powiem. E, czy uważa pan, że produkty Apple w jakimś stopniu bezpieczniejsze niż konkurencja? W końcu nie pozwalają m.in. na VPN, certyfikaty SSL w wielkości mniejszej niż 2048, Safari blokuje trackery. Myślę, że wnioski wyciągniecie sami po tym webinarze. Generalnie większość funkcji jest zaprojektowana z naciskiem na bezpieczeństwo i prywatność, tylko nie wszystkie te opcje są w prosty sposób osiągalne dla zwykłego użytkownika. Jak zobaczycie podczas tej prezentacji, niektóre opcje są bardzo enigmatyczne. Automatycznie opisane, więc niekoniecznie są zrozumiałe, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia konkurencji iPhone naprawdę jest bezpiecznym systemem, no i to próbuję właśnie udowodnić podczas tego webinaru, pokazując Wam wszystkie te funkcje. Tak jak już pokazałem, że ustawiając bardzo jakby długi kod PIN i ustawiając jakby hasło do backupu, w większości przypadków jesteśmy bezpieczni i tych danych po prostu nie uda się odzyskać z naszego telefonu. No, i teraz może się w Twojej głowie pojawić pytanie: no, okej, okay, to jeżeli backupy lokalne są tak problematyczne, to może backup w iCloudzie? Ja bym jednak odradzał backup w iCloudzie. Dlaczego? Niektórzy mogą się teraz zastanawiać, co ja wygaduję. Postaram się pokazać, co wyczytałem podczas ostatnich kilkunastu tygodni. Mowa o, o tej funkcji backup w iCloudzie, czyli klikamy na naszą nazwę użytkownika w ustawieniach, potem opcję iCloud i backup. W iCloudzie. No, i jak możemy wyczytać z tego PDF-a, o którym mówiłem Wam na samym początku, to w momencie, kiedy wysyłamy taki backup do firmy Apple, to jest on szyfrowany przy pomocy klucze, które należą do Apple. Jeżeli klucze należą do Apple, to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że jeżeli chcą, to mogą te dane odszyfrować. No i tutaj też. W tym PDF-ie było wyświetlone, jakie dane znajdują się w backupie iCloud. Co sądzą o tym inne firmy? Tutaj ponownie firma Elcamsoft, czyli ta firma, której oprogramowanie przed chwilą pokazywałem, no i znowu piszą de facto to samo, tylko troszkę innymi słowami, że rzeczywiście te dane iCloud Backup są szyfrowane, szyfrowane przy pomocy klucze, które należą do Apple. Generalnie, z tego co wyczytałem, Apple nie używa swoich serwerów, czyli korzystają z jakichś pośredników, z innych usług chmurowych. Jedyne ich serwery to są te serwery, na których znajdują się klucze kryptograficzne, czyli generalnie wszystkie, Dane na serwerach innych firm Amazona, Google'a i tak są szyfrowane przy pomocy kluczy, do których dostęp ma tylko Apple. Ale jeżeli Apple ma klucze do danych, które są zaszyfrowane, to oznacza mniej więcej tylko i wyłącznie tyle, że może je odszyfrować. No to w końcu, jak to jest z tą kopią zapasową? Myślę, że najwięcej informacji powie nam ten screenshot. To jest dokument, który nazwany jest Law Enforcement Guidelines Outside US. To jest generalnie taki PDF, który jest dostępny dla organów ścigania, i tam znajdują się wszystkie informacje, które dla organów ścigania są istotne. Czyli jest tam opisane co de facto organy ścigane mogą od Apple otrzymać, jeżeli tylko wystąpią z odpowiednim nakazem. No i tutaj jest taka odpowiednia zakładka iOS device backups i tutaj jest wylistowane w tej ramce informacje, które mogą, mogą zostać wysłane. Do organów ścigania. Czyli widzicie, że generalnie większość rzeczy z backupu może zostać odzyskana, pomimo tego, że one są szyfrowane, bo szyfrowanie w tym kontekście oznacza tylko i wyłącznie tyle, że te dane są zaszyfrowane na serwerach firm trzecich. To nie oznacza szyfrowanie end-to-end, -end, czyli że te dane są dostępne tylko i wyłącznie dla nas. One są po prostu zaszyfrowane tam na, tym, na tych serwerach. I myślę, że to jest, to jest dostateczny dowód, że rzeczywiście, że rzeczywiście te dane mogą zostać uzyskane przez organy ścigania, jeżeli organy ścigania oczywiście wystąpią z nakazem. Mam nadzieję, że Was do tego przekonałem. Co więcej, na samej stronie Apple jest informacja, które dane są szyfrowane na serwerze i które dane są szyfrowane podczas transferu. Podczas transferu, no to generalnie można powiedzieć, że chodzi tutaj o SSL, czyli o HTTPS. Większość danych jest szyfrowana, no bo przecież Apple używa wszędzie HTTPS-a, czemu miałoby tego nie robić, ale można zauważyć tutaj jeden wyjątek, jeśli chodzi o dane na serwerze. Z jakiegoś powodu przy mail nie ma, o, nie ma tak. Czyli wychodzi na to, że maile, które są przechowywane na serwerach, nie są w ogóle szyfrowane. Czyli inne dane, np. backup, jest szyfrowane przy pomocy kluczy, które są dostępne tylko dla Apple, ale maile są już przechowywane w czystej postaci, w postaci tekstowej. Tak wynika z tych dokumentów. Jeżeli się mylę, dajcie znać, ale jeżeli rozumuję prawidłowo, najprawdopodobniej tak jest. No i dane z iCloud też są dostępne dla organów ścigania, czyli takie dane jak kalendarz, kontakty, wszystkie nasze notatki, zdjęcia też są dostępne dla organów ścigania i one nie są szyfrowane end-to-end. End. Na szczęście są wyjątki i te wyjątki w dokumentacji Apple są nazywane szyfrowaniem kompleksowym. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem dane szyfrowane kompleksowo, to się zastanawiałem co jest jakby ukryte pod tym pojęciem. Tak naprawdę te dane szyfrowane kompleksowo można przetłumaczyć na szyfrowanie end-to-end. -end. No i jak opisuje to Apple na swojej własnej stronie supportu, to są dane są zabezpieczone przy użyciu klucza, który tworzony jest na podstawie informacji unikatowych dla jego urządzenia oraz kodu urządzenia znanego tylko Tobie. Czyli do tych danych, które są wylistowane na tej stronie, Apple klucze nie posiada, ponieważ klucze do tych danych znajdują się tylko i wyłącznie na naszym telefonie. E, czyli to jest generalnie szyfrowanie end-to-end, -end, czyli to szyfrowanie, które jest dla nas najlepsze. E, czyli do tych danych, które się tutaj e, znajdują, tylko my mamy dostęp. Do tych wszystkich innych, które pokazywałem, dostęp mogą mieć e, różne inne mm, podmioty. No, i tu też jest kilka, kilka ciekawostek. iMessage jest szyfrowany end-to-end, -end, czyli iMessage, czyli taki jakby zamiennik SMS-ów, jest szyfrowany end-to-end, -end, czyli nikt oprócz odbiorcy i na nie może zapoznać się z treścią wiadomości. No, chyba że włączysz iCloud Backup, to wtedy w tym iCloud Backup znajdują się też klucze szyfrujące, które są używane w iMessage. No, a jeżeli organy ścigania mogą dostać dane z iCloud Backup, to wtedy też dostaną klucze szyfrujące iMessage i będą w stanie odszyfrować wiadomości, które wymieniałeś. Ze swoimi odbiorcami, czyli nie warto włączać iCloud Backup, bo wygląda na to, że po prostu zmniejsza to nasze bezpieczeństwo. Ciekawostka jest też z danymi zdrowotnymi. Dane zdrowotne są kompleksowo szyfrowane czyli nikt oprócz nas nie może ich odczytać, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy włączone 2FA. Jeżeli nie mamy uwierzytelniania dwupoziomowego, to wtedy te dane nie są kompleksowo szyfrowane, czyli są szyfrowane standardowo, a standardowo oznacza, że Apple też wtedy ma do nich dostęp, jeżeli tylko będzie chciało. Więc warto włączyć tu FA, między innymi z takiego powodu, bo wtedy nasze dane zdrowotne są w iCloudzie przechowywane kompleksowo, jeżeli mamy włączone uwierzytelnianie dwupoziomowe. Zobaczmy na pytania. Jeżeli korzysta się z iCloud, lub korzystało, co można zrobić i co usunąć? W Microsoft, na przykład, klucz szyfrowania BitLocker jest wysyłany do OneDrive, do ukrytego katalogu, czy w Apple jest podobnie. E Generalnie pęk kluczy w iCloud to jest jeszcze coś innego i przechowywanie danych w pęku kluczy jest bezpieczne, ale o tym jest kolejny slajd. A jeżeli wysłało się coś do iCloud, no to można po prostu poprosić o usunięcie i w którymś momencie te dane z nich, z serwerów znikną, bo z tego co mi się wydaje, nie przechowują usuniętych danych w nieskończoność. Pewno jakąś część danych przechowują w nieskończoność, ale zdjęć raczej w nieskończoność nie przechowują. Więc jeżeli korzystaliśmy z iClouda i nie chcielibyśmy żeby te dane dalej tam były dostępne, to możemy po prostu poprosić o ich usunięcie i wtedy pewno w którymś momencie one z tych serwerów na dobre znikną. No ale lepiej zapobiegać niż leczyć, więc jeżeli już mamy włączone iCloud, no to może być dużo, dużo trudniej. Czy wymuszona aktualizacja przez Wi-Fi to rozwiązanie korzystne dla bezpieczeństwa? Chciałbym używać transferu danych od operatora, ale system to utrudnia. Ponadto Wi-Fi odpala się samo, czy nie po update'cie. Nie bardzo rozumiem, o co ci chodzi. Pewno chodzi o to, że aktualizacje, żeby się zainstalow zainstalowały, muszą być ściągane przez WiFi fi w większości przypadków. Najprawdopodobniej Apple chodziło o to, że te aktualizacje są względnie duże, więc gdyby za każdym razem pobierał gigabyte przy pomocy, nie wiem, int internetu LTE, to bardzo szybko skończyłby ci się transfer. Więc po prostu wolą, żeby użytkownik pobierał te dane, kiedy jest podłączony do WiFi, bo wtedy po prostu nie zużywa transferu, który może go kosztować dużo, dużo więcej. Poza tym te wszystkie aktualizacje są jakby szyfrowane, więc nie ma to znaczenia, jakim kanałem one do nas, do nas jakby docierają, bo nawet jeżeli w którymś miejscu ktoś spróbowałby te, ten update jakoś zmodyfikować, no to wtedy po prostu telefon takiego update'u nie zainstaluje, bo nie będą się zgadzały podpisy. No a telefon przed każdą aktualizacją sprawdza, czy ta aktualizacja została rzeczywiście jakby wytworzona przez Apple i tylko takie aktualizacje. Realizację instaluję. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Jeśli nie, to zadaję po prostu nieco inaczej i spróbuję odpowiedzieć jeszcze raz. Dobrze, idźmy dalej. Ale nie wszystkie dane w iCloudzie są tak niebezpiecznie przechowywane. Pęk kluczy iCloud jest bezpiecznie przechowywany. Dla tych, którzy nie korzystają z ekosystemu Apple. Można powiedzieć, że to jest taki menadżer haseł, który automatycznie synchronizuje się na wszystkich urządzeniach Apple, które posiadamy. Czyli jeżeli mamy jakieś hasło zapisane na telefonie, to on automatycznie też pojawi się na przykład na naszym MacBooku. No i te dane są właśnie synchronizowane w iCloudzie. No i też można by było odnieść wrażenie, że jeżeli inne dane mogły być dostępne dla organu ścigania, to dlaczego niby pęk klucze nie jest dostępny? Z tego, co wyczytałem, wynika to z faktu, że ten pęk klucze. Jest, jak oni to nazywają, e, bezpiecznie zdeponowany. Generalnie chodzi o to, że Apple ma swoje sprzętowe HSM. -y, czyli to są takie specjalne komputery, które są wyspecjalizowane, specjalne urządzenia, komputery, które są wyspecjalizowane w wykonywaniu operacji kryptograficznych. E, no i tam też zazwyczaj przechowuje się różne klucze. Kryptograficzne. Generalnie chodzi o to, że jak już się raz wrzuci takie klucze do takiego urządzenia, to bardzo trudno jest je stamtąd wydobyć. Można tam wykonać na nich jakieś operacje, ale zazwyczaj bardzo trudno jest w czystej postaci taki klucz z powrotem z takiego urządzenia wyciągnąć. No i Apple tutaj na swojej stronie supportu informuje, że oni mieli takie sprzętowe HSM, które można programować. Żeby można było wrzucić tam jakieś oprogramowanie, trzeba posiadać specjalną kartę, taką kartę, która pozwala zmieniać oprogramowanie. No i oni wgrali tam jakieś oprogramowanie, które wykonało. Wykonuje właśnie wszystkie te czynności związane z pękiem kluczy, i w tym momencie jakby zniszczyli tą kartę, która służy do rekonfiguracji tego HSM. -a. Czyli w tym momencie mają jakieś urządzenie, którego nie mogą ponownie jakby zmodyfikować. Czyli on wykonuje ten kod, który został raz stworzony. No i według tego nie mają dostępu do tych kluczy oni, czyli tylko my jako użytkownicy mamy dostęp do tych kluczy, bo kontaktujemy się z tym sprzętowym HSM-em i wykonujemy tam operację, aby sprawdzić, czy rzeczywiście my to my, a Apple jako Apple nie ma dostępu do tych kluczy. No i tak to jest według nich opisane. Jeżeli kogoś by to zainteresowało bardziej, to polecam tę lekturę usługa deponowania pęku kluczy, czyli generalnie pęk kluczy jak najbardziej w porządku. No, i w tym dokumencie, który był dostępny dla organów ścigania, jest osobna zakładka, często zadawane pytania. No, i często zadawanym pytaniem jest, czy Apple może organom ścigania wydać PIN. Do urządzenia. Odpowiedź jest taka, że nie, nie może, bo Apple nie ma dostępu do kodów PIN klientów. No i to jest raczej oczywiste i powinno być już dla Was zrozumiałe, ponieważ właśnie przed chwilą wytłumaczyłem, jak pin jest przechowywany na urządzeniu i jak całe to szyfrowanie z pinem działa. Ale znajduje się tutaj jeszcze ciekawsza informacja. Czy Apple informuje klientów, że organy ścigania poprosiły o dane, które są z nimi powiązane? No i okazuje się, że w większości przypadków. Apple informuje klientów, że organy ścigania proszą o ich dane. Czyli, jeżeli organy ścigania miałyby nakaz na wasze dane, to wtedy, to wtedy e, najprawdopodobniej zostaniecie przez Apple poinformowani, e, że policja czy jakiś, czy prokuratura poprosiła o wasze dane. Apple oczywiście tutaj mówi, że czasami jeżeli stwierdzą, że byłoby to niebezpieczne to nie poinformuje, no ale można założyć, że w większości przypadków informuje. No i teraz można sobie zadać pytania, ok, to jak często organy ścigania proszą o pomoc Apple? Tutaj mamy dane z 2019 roku, bo na stronie Apple możemy sprawdzić te dane, nazywa się to Transparency Record Report, czyli raport przejrzystości. Możemy sobie wybrać dowolny kraj i zobaczyć, który kraj przoduje w wyproszeniu o pomoc firmy Apple. Tutaj mamy Julie December 2019 46 urządzeń. Czy to dużo, czy to mało, zostawiam do Waszej oceny. W każdym bądź razie nie są to tysiące urządzeń, bardziej setki, ale dalej, jednak, te zapytania do firmy Apple o takie dane są wysyłane. Dobrze. Jeżeli nie wierzysz, że Apple w iCloudzie i w backupie ma tyle danych o nas, to po prostu pobierz kopię swoich danych. Możesz to zrobić ze względu na RODO. Wystarczy wejść na stronę privacyapple.com, zalogować się swoim Apple ID i kliknąć w poproś o kopię danych. I tam wybieramy dokładnie, które dane z nas interesują. Apple przygotuje nam odpowiedni plik do ściągnięcia i możemy na własne oczy zobaczyć, ile tych danych o nas jest. Więc generalnie osoba, która pytała, co może zrobić, kiedy już wysłała dane do iClouda, no to proponuję po prostu usunąć te dane i po jakimś czasie pobrać kopię danych i zobaczyć, czy te dane dalej tam są. Jeżeli dalej są, no to znaczy, że nie zostały usunięte. Jeżeli ich nie ma, no to, no to pewno zostały usunięte. Nie jest pewno niczym niezwykłym, że aktualizacje są ważne i nie tylko aktualizacje telefonu, ale też aktualizacje aplikacji. Chociaż jeżeli masz Dostatecznie stary telefon, to ta te aktualizacje nie za wiele Ci pomogą. Dlaczego? Ponieważ jakiś czas temu wykryto podatność w iPhone'ach od iPhone'a 5S do iPhone'a X, która nazywa się Check Rain. Ta podatność na samym początku była używana do tego, żeby jailbreakować telefon, czyli żeby można było instalować aplikacje, które nie są podpisane przez Apple. Nie są podpisane, czyli de facto nie są w App Store. Dzięki jaybreakowi, Możemy instalować aplikacje różnych twórców, które nie są w App Store. Oczywiście, oprócz tego, JPEG pozwala nam na pełny dostęp do systemu plików telefonu, i to jest wykorzystywane przez firmy, które tworzą oprogramowanie używane do informatyki śledczej. No i tutaj możemy zobaczyć ponownie firma Elkamsoft, gdzie pokazane jest łamanie kodu PIN na iPhone 5. Na iPhone'ie 5, czyli widzicie, że jeżeli iPhone jest dostatecznie stary, to wtedy istnieją eksploity, których nie da się załatać, bo ten checkrain jest w takim miejscu telefonu, gdzie Apple nie może tego błędu naprawić. On jest w zupełnie innym komponencie, który jest nienaprawialny. Czyli wszystkie te telefony po prostu można jailbreakować. No I ten jailbreak jest używany do tego, aby uzyskać dostęp, jakby do dysku, bezpośredni dostęp do dysku em, tego telefonu. No i przez to można e, łatwiej omijać e, niektóre zabezpieczenia. No i wtedy tak naprawdę jedyną. Radą są trudne i długie alfanumeryczne hasła, jeżeli tylko posiadasz taki stary telefon. No i jeżeli, jeżeli masz daybreaka, to pamiętaj, że on bardzo zmniejsza bezpieczeństwo tego systemu, no bo robimy coś, co nie zostało przewidziane przez twórcę. Co więcej, instalujemy aplikacje z różnych innych źródeł i nie mamy pewności, czy te aplikacje są dobre, a może też mają nie do końca dobre zamiary de facto bo każda aplikacja która trafia do App Store musi przejść przez pewien proces gdzie ona jest sprawdzana przez automaty przez ludzi żeby zapewnić tam bezpieczeństwo poza tym te aplikacje są uruchamiane w pewnej sandboxie w pewnej praskownicy aby też nie mogło telefonowi wyrządzić jakiejś większej szkody jeżeli mamy jailbreak to te wszystkie dodatkowe bariery które są tworzone przez Apple spadają więc jeżeli tylko zależy ci na bezpieczeństwie nie polecam jailbreaka Dobrze. Maile są trzymane na serwerach usługodawcy, więc nie są zawarte w kopii zapasowej, co z kolei oznacza, że nie muszą być szyfrowane, bo fizycznie ich nie ma w tej kopii. No, więc macie tutaj wyjaśnienie całej zagadki. Czy wiesz, może jak wygląda sprawa zdalnego wsparcia Apple i co mogą zrobić na przykład w ramach sesji zdalnego wsparcia przez Apple? Nie, nie czytałem o tym temacie, wiem, że rzeczywiście coś takiego jest, ale co można tam dokładnie zrobić? Nie wiem. Nie czytałem o tym, także nie pomogę. A więc co Apple zrobiło, żeby pomimo tego, że te starsze telefony są podatne na ten check -rain, żeby jeszcze zwiększyć ich bezpieczeństwo? Pojawiło się takie coś w opcjach jak akcesoria USB. No i to jeżeli się to czyta, to sobie myślimy no przecież to, to nie jest opcja, która ma jakikolwiek związek z bezpieczeństwem. No to po prostu chodzi o to, że możemy sobie podpinać akcesoria USB do telefonu. No właśnie nie. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Niektóre te opcje są bardzo enigmatycznie opisane. No jeżeli popatrzymy sobie na Support Apple, no mamy tam informację, że gdy to ustawienie jest wyłączone, konieczne może być odblokowanie urządzenia w systemie systemem iOS w celu podłączenia akcesoriów USB. Czyli jeżeli będzie My chcieli na przykład podłączyć telefon do, do na przykład samochodu, to system musi być odblokowany. No i to nie wydaje się być jeszcze w żaden sposób powiązane z bezpieczeństwem, no ale zobaczmy, zobaczmy jak jest inne wytłumaczenie na nieco innej stronie. Generalnie na samym początku wspominałem Wam o tym, że raz w historii była ta firma Grejki, która miała ten exploit na ten procesor i dzięki temu mogła łamać te hasła bez tej blokady. No i to wszystko polegało na tym, że oni podpinali się kablem USB do telefonu i wysyłali połączenie, polecenia do telefonu przy pomocy protokołu. USB. No i Apple zdaje sobie sprawę, że to jest problem, no bo kiedy podpinamy telefon, kabel do telefonu, to nie tylko idzie tam, idzie tam prąd, który służy do ładowania telefonu, ale też, też mogą tam być przekazywane różne dane. Co więc postanowiło zrobić Apple? Postanowiło wprowadzić funkcję, która będzie jakby odłączała te dane, które są przesyłane przez kabel USB po odpowiednim czasie, czyli generalnie po godzinie po od ostatniego odblokowania telefonu, kiedy podłączymy kabel USB, to wtedy będzie tam tylko przesył prądu, nie będą tam już przesyłane dane. Czyli nawet jeżeli, e, na przykład, m, ktoś próbowałby przesłać coś do telefonu, to. To będzie zablokowane, czyli po prostu odcinamy jakikolwiek przesył danych USB. No i w ten sposób Apple chroni się niejako przed kolejnymi atakami w stylu Grey, grey Key. No i dokładnie to opisuje firma Elkamsoft. bo wyobraźcie sobie, że do waszego domu wpada policja, no i chcą zabezpieczyć wasz telefon. No i teraz, nawet jeżeli ten telefon jest zablokowany, to mają generalnie godzinę czasu, żeby połączyć go z tym urządzeniem, które łamie hasła, bo po godzinie czasu ten zablokowany telefon odetnie możliwość wymieniania danych przy pomocy portu USB. No i to znacząco utrudnia, znacząco utrudnia informatykę śledczą. Czyli pod akcesoria USB jest bardzo, bardzo dużo, dużo jakby z punktu widzenia bezpieczeństwa, tylko niekoniecznie każdy z nas może sobie z tego zdawać sprawę. Dobrze. Warto też sobie zdawać sprawę z tego, że czas blokady można zmienić. Standardowo jest to bodajże 30 sekund, czyli od 30 sekund, jeżeli nie wykonujemy żadnej akcji z telefonem, to on się po prostu blokuje. Można ten czas blokady nieco wydłużyć, ale też nie polecałbym wydłużania tego czasu w jakąś nieskończoność, ponieważ jak zwykle wprowadza to pewien, pewne niebezpieczeństwo. Tak samo pewne niebezpieczeństwo wprowadza Face ID i Touch ID, bo to tak naprawdę jest kompromis pomiędzy wygodą a pomiędzy bezpieczeństwem. No bo w tym momencie każda osoba, która ma dostęp albo do naszego odcisku palca, albo po prostu do naszej twarzy, może odblokować ten telefon, pomimo tego, że mamy tam wcześniej ustawione bardzo długie i skomplikowane hasło. No ale to jest właśnie ten kompromis pomiędzy wygodą. A bezpieczeństwem najprawdopodobniej większość z Was korzysta z Face ID, bo jest po prostu wygodne. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to działa od środka, to tutaj screenshot właśnie z takiej prezentacji, gdzie ktoś nagrał przy pomocy kamery podczerwieni, jak to wygląda. Czyli generalnie. Ten sensor, który tam się znajduje w momencie próby odblokowania, rzuca takie setki tysięcy malutkich kropeczek, i potem, które są jakby widzialne tylko i wyłącznie w podczerwieni, i potem jakby na podstawie tych kropeczek i zdjęcia. Tworzy odpowiedni wzór matematyczny, który jest wysyłany do koprocesora, i koprocesor sprawdza, czy rzeczywiście opis tej twarzy jest zgodny z opisem twarzy, która jest zapisana w momencie, kiedy dodajemy twarz. No i dopiero wtedy pozwala na dostęp do telefonu, albo nie. Polecam oglądać ten filmik i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Naprawdę fajnie, fajnie to wygląda, tak, tak bardzo futurystycznie. Warto, jeżeli używamy Face ID, włączyć funkcję wymaga uwagi. Chodzi o to, żeby ktoś nie odblokował nam telefonu, kiedy po prostu na niego nie patrzymy. Czyli śpimy sobie w biurze, podchodzi do nas nasz kolega, bierze telefon z biurka i po prostu przykłada telefon do twarzy, pomimo tego, że mamy zamknięte oczy. Ta funkcja w pewien sposób próbuje temu przeciwdziałać, chociaż jakiś czas temu, w 2019 roku, badacze podczas konferencji Black Hat opisali, że wtedy tamtejsza wersja tego algorytmu była nieco ułomna. Jeżeli ktoś nosił okulary, to wystarczyło zrobić, nakleić takie malutkie kwadraciki, i wtedy też telefon stwierdzał, że OK masz otwarte oczy. Więc w tym momencie atak na osoby bez okularów wyglądał tak, że zakładaliśmy takiemu delikwentowi specjalne okulary z dwoma prostokącikami i malutkimi dziurkami. Zakładaliśmy mu na oczy, i pomimo tego, że oczy miał zamknięte, telefon był. Odblokowane. No wiadomo, urządzenia nie są bezbłędne, czasami błędy też się znajdują, ale jeżeli rzeczywiście zależy nam na bezpieczeństwie, to warto wiedzieć, że taka funkcja jest i można ją włączyć. Adam pisze, że każde podpinanie USB urządzenia logicznego to potencjalnie niebezpieczny handshake. No dokładnie tak, o tym też będę za chwilę mówił. Generalnie, jeżeli powinniśmy unikać podłączania urządzeń, którym nie ufamy, a jeszcze bardziej powinniśmy unikać. Zaufania urządzeń, które nie należą do nas, ale o tym jeszcze będzie parę slajdów później. Idziemy dalej. Idąc dalej w ustawieniach iOS-a, znajdziemy coś takiego, co nazywa się ważne miejsca. No i co to są ważne miejsca? Okazuje się, że telefon w tle zachowuje historię ostatnio odwiedzanych miejsc oraz ich częstotliwość i na tej podstawie określa ważne dla ciebie lokalizacje. Te lokalizacje są szyfrowane, więc Apple nie może ich odczytać, no ale te informacje są na telefonie. Więc jeżeli kiedyś do Twojego telefonu dobrałaby się żona, to mogłaby na przykład zobaczyć, że bardzo często spędzasz czas, w jakiejś lokalizacji, która może należeć do kochanki, narzeczonej lub dziewczyny. Więc trzeba sobie zadać pytanie, czy te funkcje są dla nas interesujące, bo może po prostu nie chcemy, żeby telefon zbierał informacje o ważnych miejscach, bo my przecież wiemy, jakie to są ważne miejsca. Niekoniecznie telefon musi o nich również wiedzieć. Więc to są pewne funkcje, które są ukryte w meandrach ustawień iOS-a, i o tym teraz właśnie będę próbował opowiadać. Muminek pisze spóźniłem się jakąś godzinę jak dużo mnie ominęło no około 60 slajdów ale nie martw się cały webinar jest zapisany więc jeżeli tylko się skończy będziesz mógł wrócić do ostatnich do, do samego początku i zobaczyć co tam mówiłem także teraz możesz słuchać razem ze wszystkimi innymi a po prostu wrócisz sobie wtedy kiedy będziesz miał czas A trochę z innej beczki często wspomina Pan o utrudnieniu służbom śledczym wyciągnięcia danych ze sprzętu w przypadkach takowego wezwania. Nie chodzi raczej o ochronę przed nieoficjalnymi dostępami? No ja tutaj mówię w kontekście służb śledczych, ale po prostu takie słowo mam na języko, ale generalnie mam tutaj na uwadze wszystkie nieuprawnione próby dostępu do naszego telefonu. Czy, czy, to jest, czy to są służby, czy to są osoby, które ukradły nam telefon, czy to jest ktokolwiek inny. Generalnie pod tym pojęciem jest wszystko, tak? Czyli wszędzie tam, gdzie mówię służby Służby śledcze czy, czy policja, mam po prostu na myśli wszystkich, którzy nie są uprawnieni do odczytywania danych na naszym telefonie. To jest po prostu pewien skrót myślowy. Fajnie, że o to zapytałeś, bo rzeczywiście może to nie być oczywiste dla wszystkich. Podgląd wiadomości bez hasła. To też można ustawić, żeby telefon wyświetlał nam powiadomienia z różnych aplikacji. Tylko na przykład wtedy, kiedy jest odblokowany. Dlaczego to jest istotne i dlaczego nie polecałbym wybranie opcji zawsze? A no, wyobraź sobie, że wracasz do biura, hmm, zostawiłeś telefon na biurku, a przecież jest zablokowany, nikt nie może z niego wyciągnąć informacji i poszedłeś do ubikacji. W tym momencie twój kolega może zresetować twoje hasło na mailu, ponieważ zna twój adres e-mail. W tym momencie na twój adres e-mail przyjdzie kod resetujący. No, i ponieważ masz podpiętego Gmaila albo jakąkolwiek inną skrzynkę pocztową, to wyświetli się powiadomienie, i najprawdopodobniej kod. Tego powiadomienia pojawi się na Twoim telefonie. Czyli, pomimo tego, że telefon jest zablokowany, to inna osoba może uzyskać dostęp do potencjalnie tajnych danych. I żeby nie być gołosłowym, właśnie taka sytuacja miała miejsce na pewnym streamie, akurat nie z telefonem, ale po prostu komuś wyświetliło się informacje o resetowaniu hasła Facebooka i w taki sposób atakujący mogli zresetować jego konto. Bo podczas streamu po prostu wyświetlił się ten kod, czyli generalnie ktoś prowadzi tak jak ja teraz audycję live, ktoś resetuje moje hasło, w tym momencie dostaje e-maila z kodem resetującym, w jakiś sposób ten kod wyświetla się na live, ktoś przepisuje ten kod i może uzyskać dostęp do mojego. Konta. Więc dlatego polecałbym wyłączenie powiadomień, czyli włączenie powiadomień tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy telefon odblokowany a co gdy ukradną nam telefon polecam włączyć opcję znajdź mój iPhone ponieważ wtedy umożliwia nam ona pewne, pewne działania z poziomu usługi iCloud jeżeli wejdziemy na stronę iCloud i zalogujemy się swoimi jakby danymi iClouda możemy zobaczyć przybliżoną lokalizację naszego telefonu możemy też wysłać na taki telefon jakąś informację na przykład dla złodzieja aby taki telefon oddał ale też y, generalnie chodzi o to, że iPhone'y mają y, blokadę aktywacji. Y, czyli w momencie, kiedy pierwszy raz używamy telefonu, jest on powiązany z naszym kątem iCloud. I w momencie, kiedy Inna osoba chciałaby skorzystać z tego telefonu, czyli na przykład usunąć z niego wszystkie dane i użyć go na nowo, najpierw musi zdjąć tą blokadę. Czyli najpierw musi się ponownie zalogować na nasze konto iCloud. No i ta opcja została wprowadzona już kilka lat temu. Tutaj widzimy statystykę z 2015 roku, że w Londynie kradzież telefonów właśnie przez tą funkcję spadła o 50%. Dlaczego? No bo. Co z tego, że ktoś ukradł nam telefon, jeżeli nie mógł z nim nic zrobić? bo telefon po prostu był zablokowany. Żeby można z niego było korzystać, najpierw trzeba było się zalogować na nasze konto iCloud. Kiedyś też wydaje mi się, że wyczytałem historię ze Stanów Zjednoczonych, że złodzieje wycwanili się i po prostu gdy kradli telefon, to też prosili użytkownika o zalogowanie się do iClouda i usunięcie blokady. Czy są to po prostu jakieś zasłyszane informacje, czy prawda? Nie wiem. W każdym razie trzeba sobie zdawać sprawę, że tak to działa i to dla nas dobrze, bo Oczywiście taki telefon dla złodzieja nie ma większej wartości, no bo co może z nim zrobić? No może go, nie wiem, sprzedać na części, tak? Ale też większość części jest powiązana z konkretnym telefonem, więc też nie jest to takie proste. No i też mając włączoną tą opcję, możemy usunąć wszystkie dane na telefonie zdalnie. Czyli klikamy... Klikamy... Wymasz dane i wtedy, kiedy telefon połączy się z internetem, kontaktuje się z usługą iCloud, dostaje taką informację, w tym momencie usuwa wszystkie klucze kryptograficzne swojego urządzenia, i w tym momencie telefon jest generalnie czysty. Czyli, pomimo tego, że znajdują się tam mega tajne dla nas dane, czyli na przykład jakieś dane firmowe, to generalnie nikt nie jest w stanie tych danych odzyskać. Czyli dlatego też warto mieć włączoną tą usługę. Pamiętam, że chyba w Mister Robot w jednej scenie, właśnie kod z SMS-a wyświetlił się na ekranie blokady. No, nie oglądałem Mister Robota tak dokładnie, ale rzeczywiście takie sytuacje czasami mają miejsce i warto być świadomym, że one mogą być. Idziemy dalej. Jeżeli korzystasz z iMessage, to warto zdawać sobie sprawę z tego, że generalnie historia wiadomości jest przechowywana w nieskończoność. Trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście chcemy przechowywać historię w nieskończoność? Czy rzeczywiście są tam tak ważne dla nas dane, że one powinny być przechowywane cały czas? A dlaczego to jest takie ważne? No, bo czasami. Ktoś może mieć dostęp do tych starych wiadomości przed na przykład 3 lat, a tam mogą się znajdować rzeczy, na przykład, które są dla nas niekoniecznie dobre, no bo przecież wiadomości iMessage znajdują się w backupie, więc jeżeli ktoś uzyska do, dostęp do naszego najnowszego backupu, to uzyska też dostęp do wszystkich tych starszych wiadomości. Jak to może wyglądać? Tu widzimy ponownie Elkham soft, soft Phone Viewer, gdzie widzimy, że można właśnie odczytywać wszystkie wiadomości iMessage. Więc. Jeżeli masz jakieś wstydliwe wiadomości na telefonie, to zastanów się, że może warto ustawić opcję Usuwaj je po 30 dniach, bo nie każdy przechowuje takie wiadomości w nieskończoność. Jeżeli wejdziemy sobie w ustawienia Bluetooth w menu Prywatność, to nagle okaże się, że bardzo dużo dziwnych aplikacji prosi nas o uprawnienia Bluetooth. No i tu jest taka ciekawa historia, która wydaje mi się pierwszy raz była opisana przez zaufaną trzecią stronę. Jeżeli kojarzycie aplikację Janosik, no to nagle okazało się, że będąc użytkownikiem Janosika, stawaliśmy się częścią sieci sensorów. Generalnie chodziło tutaj o usługę firmy NotiOne, a oni mają w sprzedaży takie malutkie jakby lokalizatory. Te lokalizatory przypina się do kluczy, jeżeli zgubi byśmy klucze, no to wtedy możemy przy pomocy aplikacji na telefon znaleźć przybliżoną lokalizację tych kluczy. No i generalnie jak to działało? Ten, ten, to niebieskie urządzenie wysyłało informacje po bluetoothie, które były odczytywane przez wszystkie inne aplikacje Janosika, które były w danym rejonie. Ponieważ Janosika użytkowników jest bardzo dużo, było niezerowe prawdopodobieństwo, że taki sygnał takiego zgubionego klucza zostanie odebrany przez któryś telefon no i na tej podstawie prawdziwy użytkownik Mógł dowiedzieć się, gdzie, gdzie te jego klucze były. No i to, to bardzo prosty mechanizm, bo zauważcie, że tutaj nie ma żadnego modułu GPS, to jest po prostu bardzo prosty moduł bluetooth, bateria, i dzięki temu, dzięki takiej technologii ten lokalizator może bardzo długo działać na jednym ładowaniu. Więc czasami warto sprawdzić sobie, jakie aplikacje proszą nas o uprawnienia Bluetooth, bo one niekoniecznie muszą być wykorzystywane w taki sposób, jak na pierwszy rzut oka mogłoby nam się wydawać. Czy polecam kupić iPhone'a? No jeżeli tylko cię na niego stać, to jak najbardziej tak. Mam nadzieję, że ten webinar pokaże też, że iPhone generalnie dba o prywatność i bezpieczeństwo, jeżeli tylko poświęci się chwilę na pewne ustawienia. Jeżeli korzystasz z DuckDuckGo albo Binga albo Yahoo, to też możesz to zrobić w Safari. Safari pozwala na zmodyfikowanie standardowej wyszukiwarki, która jest używana na telefonie. Standardowy jest to Google, ale rzeczywiście pojawiły się też alternatywy, m.in. DuckDuckGo, które nieco bardziej dba o naszą prywatność. Co więcej, możemy też zmienić domyślną przeglądarkę, która jest używana przez system operacyjny. Tylko, że jakby modyfikacja tej domyślnej przeglądarki Przeglądarki jest nieco schowana. Wchodzimy na przykład do naszej nowej przeglądarki, czyli do ustawień chroma, i tam znajduje się podopcja Domyślna przeglądarka. I wtedy tam możemy już wybrać, która z nich ma być naszą domyślną. Według mnie jest to troszkę schowane, no ale. No, ale jest możliwe do wykonania. A jeżeli kogoś, na przykład, interesuje Osint i chciałby poznać podstawę Osintu, to polecam swój materiał na ten temat. Dwie godziny, ponad 200 slajdów. Także, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to jak najbardziej serdecznie zachęcam do podstaw Osintu. Jeżeli denerwuje Cię, że dzwonią do Ciebie nieznajomi, to istnieje specjalna opcja wyciszania telefonów od nieznanych numerów. Co więcej, od pewnego czasu pojawiła się druga, nieco bardziej zaawansowana opcja, znana już od dłuższego czasu z Androidów, czyli specjalne aplikacje, które służą do filtrowania i wykrywania niechcianych połączeń. Jest już możliwa, możliwa taka funkcjonalność w iPhoneie. Jest też dostępnych kilka takich aplikacji, m.in. innymi True Color. Tylko znowu, tutaj trzeba rozważyć wszelkie za i Przeciw. No bo jeżeli zainstalujemy taką aplikację, no to z jednej strony będziemy mieli najprawdopodobniej informacje na temat spamowych telefonów, no ale z drugiej tej strony trzeba pamiętać, że najprawdopodobniej ta firma będzie też miała informacje o tym, kto do nas dzwoni. No i rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na politykę prywatności firmy Truecaller, to widzimy tutaj, że mogą zbierać całkiem pokaźną liczbę różnych rzeczy z naszego telefonu, m.in. numery przychodzących i wychodzących połączeń. Więc to zawsze jest jakiś banal. Pomiędzy tym, czy chronimy naszą prywatność, czy też chronimy ją nieco mniej i chcemy mieć po prostu wygodniejsze życie. Ja mówię tylko o tym, że taka opcja istnieje i rzeczywiście jest możliwa, bo wydaje mi się, że jeszcze do niedawna była to jakby opcja zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Androida. Teraz już takie pierwsze aplikacje na iOSie też się pojawiają. Jeżeli działoby się coś strasznego z nami, mielibyśmy na przykład wypadek, ale równocześnie chcielibyśmy też jakby zablokować nasz telefon, żeby nikt nie ukradł z jego danych, warto pamiętać, że jest taka opcja jak alarmowe SOS. Generalnie w najnowszych iPhone'ach tą opcję włącza się pięć razy klikając boczny przycisk. I w tym momencie po pierwsze wyświetla nam się szybkie wybieranie numeru alarmowego, po drugie wyświetla nam się coś takiego, co nazywa się karta pomocy, tam możemy wpisać m.in. naszą grupę krwi, ale też wpisać informacje o osobach, które teoretycznie powinny zostać powiadomione przez służby w stylu pogotowia, kiedy coś nam się stanie. A co więcej, z punktu widzenia bezpieczeństwa, też ta opcja SOS jakby blokuje dane, które są przekazywane przez USB, czyli de facto to jest zamiast tej, tego godzinnego okienka czasu, kiedy dane przez port USB mogą być wymieniane, kiedy włączymy SOS, to jest jakby w momencie usuwane i też niektóre klucze szyfrujące też są z urządzenia jakby usuwane, więc z punktu widzenia prywatności jakieś w przypadku jakiejś bardzo poważnej sytuacji, pięć razy klikamy boczny ekran, i już telefon jest zablokowany i raczej jesteśmy bezpieczni, to znaczy dane, które się tam znajdują, są bezpieczne. No, i jeżeli chcielibyście właśnie takie ciekawostki, to właśnie takie intuicyjne grafiki publikuję na Instagramie, czyli. Tu widzicie przykład takiej grafiki, gdzie informowałem właśnie użytkownika iPhone'a, że istnieje tryb SOS i można go uruchomić pięciokrotnym kliknięciem bocznego przycisku. Więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby poznać takie ciekawostki, Kacper Szurek na Instagramie. Jakiego iPhone'a polecam najbardziej. No jeżeli masz, jeżeli masz fundusze, no to kup sobie najdroższego, jeżeli nie, nie masz takich wysokich funduszy, kup sobie troszkę tańszego. Generalnie Apple jest jedną z niewielu firm, gdzie nawet te starsze modele dalej otrzymują upgrade y bezpieczeństwa. To jest naprawdę evenement, że 4-5-letni telefon dalej otrzymuje aktualizację bezpieczeństwa. Także pod tym względem myślę, że naprawdę Apple jest dużo, dużo do przodu względem Chociażby nawet Androidów, gdzie generalnie dwa lata, to już po dwóch latach pojawiają się drobne problemy z aktualizacjami bezpieczeństwa. Generalnie każdego iPhone'a, niezależnie, niezależnie, no wybierz takiego, który po prostu pasuje do Twoich funduszy. Tak? Jeżeli nie robisz zdjęć, no to też nie ma sensu kupować najwyższego modelu, który ma trzy aparaty, no bo jeżeli nie korzystasz z aparatów, no to te aparaty są po prostu niepotrzebne. A można filtrować i wykrywać niechciane SMS-y? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Wydaje mi się, że jest opcja... wydaje mi się, że jest opcja do połączeń, tych aplikacji do połączeń. Czy, czy te aplikacje wspierają też SMS-y, to nie wiem. Wydaje mi się też, że może zablokować konkretny numer, jakby klikając na konkretny numer i dodając go do blokady, Wtedy ch chyba nowe SMS -y już nie będą przychodzić, ale to jest do sprawdzenia. Nie potrafię tak teraz powiedzieć, czy aby na 100% tak jest. Długie przytrzymanie power też blokuje odblokowanie Face ID, Touch ID. Warto wiedzieć. I tak jak Adam, od 6S w górę masz wszystkie najnowsze aktualizacje. No dokładnie, jeżeli spojrzymy sobie kiedy 6S został wydany, no to naprawdę to jest kilka, kilka lat. Tutaj Łukasz mówi, że można filtrować wiadomości. Robimy to w ustawiania iMessage filtruj nieznanych nadawców. No właśnie więc też taka analogiczna opcja, do, analogiczna opcja do połączeń dla wiadomości istnieje. Także dzięki Łukasz. Dobrze. Idziemy dalej. Jeżeli ktoś ma dzieci i daje telefon swój telefon dzieciom albo w ogóle dzieci mają iPhonea, to warto wiedzieć, że iPhone sam w sobie bez żadnych dodatkowych aplikacji posiada bardzo dużo opcji jakby takich pomocnych rodzicom limitów, które można założyć na telefon, między innymi zablokować aplikacje czy też zablokować strony dla dorosłych. Ja tutaj wypisałem tylko niektóre z nich. Blokowanie zakupów w App Store, jeżeli mamy podłączoną swoją kartę i dziecko dorwie się do telefonu i kupi nam jakieś aplikacje, możemy zablokować zakupy. Można ograniczyć używanie aplikacji albo ustawić tylko, że dana aplikacja może być używana przez określony okres czasu. Możemy Filtrować zawartość stron, czy nie ma tam jakichś treści erotycznych. Możemy zablokować wyświetlanie wulgaryzmów i możemy na przykład wyłączyć gry wieloosobowe, czyli dziecko nie będzie w stanie grać w gry, które są wieloosobowe, tylko te gry, które posiadają tryb single player. Nie będę tych opcji wymieniał, to są opcje dla rodziców i myślę, że, że trzeba się z nimi na spokojnie zapoznać, jeżeli tylko rzeczywiście ktoś pociechy po posiada. No ale pokażę tylko te wybrane, czyli po pierwsze, wyłącz zakupy w aplikacji czyli możemy w ogóle e, jakby wyłączyć możliwość kupowania w App Store. E, możemy też sprawdzić subskrypcję, bo niektóre aplikacje posiadają subskrypcję, czyli płacimy tam jakiś miesięczny abonament i to też możemy sprawdzić, Apple ID e, i następnie opcja subskrypcja. No i też możemy blokować witryny dla dorosłych, możemy też dodać tutaj Strony, które powinny być zawsze blokowane, jeżeli któraś ze stron nie jest akurat blokowana na tej wersji systemu operacyjnego, albo też dodać strony, która zawsze powinna być dostępna na tym telefonie. Dobrze. Siri. Siri i sugestie: Siri. Wrzucam to tutaj na ekran, bo te sugestie z Siri mogą brzmieć tak mało interesująco, ale jeżeli przeczytamy sobie definicję, która znajduje się na stronie supportu, to nagle możemy wyczytać, że Twoje urządzenie może wysyłać do Apple informacje takie jak lokalizacja, interesujące tematy, Twoje zapytania, wybrane przez Ciebie sugestie oraz powiązane dane o sposobach korzystania. Czyli generalnie, jeżeli interesuje nasz prywatność, nas, na. na nas prywatność, to sugestie Siri teoretycznie powinniśmy wyłączyć. Wiadomo, że te sugestie poprawiają użytkowanie telefonu, no bo Siri może nam podpowiedzieć najpopularniejsze aplikacje, z których najczęściej korzystamy, ale, ale też kosztem prywatności, no bo te dane gdzieś są tam przez Apple agregowane i są najprawdopodobniej jakieś statystyki z tego robione więc, więc warto o tym. Wiedzieć. No, i tu dochodzimy do tematu, który jest teraz na topie. To jest opcja pozwala aplikacjom żądać możliwości śledzenia. Jeżeli sobie tą opcję włączymy, to wtedy wy, wyłączymy, to wtedy każda aplikacja, która chcecie śledzić, nie będzie mogła tego robić, bo generalnie teraz pojawił się taki problem w świecie iOS-a, że każdy twórca aplikacji musi wypełnić taką ankietę. No i w tej ankiecie każdy twórca aplikacji musi wskazać, jakie dane są przez niego zbierane w tej aplikacji w tym programie. No i ta ankieta jest potem wyświetlana w App Store w nowej zakładce, która pojawiła się bodajże w iOSie 14, która nazywa się Prywatność w aplikacji. Prywatność w aplikacji, czyli do Dokładnie ta ankieta, która została jakby wypełniona przez deweloperów jest wyświetlana dla użytkowników i widzimy jakie informacje są przez nich zbierane. I tutaj przykład Signal między innymi wyświetla dane kontaktowe, a na przykład z, czyli generalnie jedyne co jakby signal jakby pobiera od nas to numer telefonu, a z drugiej strony mamy Facebooka, gdzie tych informacji jest o wiele, wiele więcej. Ale to nie wszystko, bo widzimy tutaj tweet Tima Cooka, który stwierdził, że każda aplikacja powinna pytać użytkownika o zgodę, czy użytkownik jest świadom, że rzeczywiście ona będzie jego poczynania śledzić w różnych aplikacjach. I tutaj widzimy najnowszą informację bodajże z dzisiaj gdzie Facebookowi się to bardzo nie podoba i próbuje przekonać użytkownika, żeby kliknął opcję pozwól śledzić. Możemy tutaj na tym slajdzie zobaczyć, że Facebook próbuje się nawet odwoływać, że klikając opcję śledź wspieramy małe biznesy. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? W tym momencie w iOS 14 i 14.5 pojawi się właśnie opcja pytania o śledzenie. Teraz wszyscy twórcy będą musieli korzystać z czegoś, co się nazywa App Tracking Transparency. I generalnie chodzi o identyfikator ITWA. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to jest Apple's Identifier for Advertis Advertisers. Czyli generalnie to jest. Unikalny identyfikator klienta, który był dostępny dla reklamodawców. Czyli, jakby stosując analogię, jest to takie ciasteczko użytkownika, które jest dostępne w telefonie. Czyli, jeżeli przeglądamy strony internetowe, to mamy ciasteczka, każda strona może sobie ustawić ciasteczko i potem na podstawie tego ciasteczka śledzić nasze poczynania. W przypadku aplikacji, był to identyfikator ITFA. Czyli każda aplikacja mogła poprosić telefon o dostęp do tego identyfikatora, no i na tej podstawie śledzić poczynienia użytkownika. Oczywiście w poprzednich wersjach iOS-a można było sobie ten identyfikator z punktu e, ustawień zresetować, czyli jakby wygenerować go na nowo. No ale kto to robił? Mało kto to robił. A ten identyfikator jest konkretnie powiązany z naszym telefonem, czyli z nami. Czyli na tej podstawie naprawdę można było patrzeć i porównywać, co się na tym telefonie dzieje, jakie aplikacje używamy itd. itd. I w tym momencie Apple stwierdziło, że tak nie może być i żeby dalej wysyłać ten identyfikator ITWA do twórców aplikacji, najpierw trzeba uzyskać zgodę użytkownika O. Ten identyfikator. Czyli w 14, w najnowszym iOSie, który najprawdopodobniej się pojawi w przyszłości, każda aplikacja, która chce pobrać ten identyfikator, będzie wyświetlała nam to e, okno z zapytaniem, czy chcesz zezwolić na udostępnienie tego identyfikatora. Jeżeli nie wyrazimy zgody, to wtedy ten identyfikator będzie zerowy. No i jak można się domyślać, będzie bezużyteczny, bo osób z identyfikatorem zerowym będzie bardzo, bardzo duże. Więc w tym momencie wycięto, tak naprawdę tworząc tą funkcję, bardzo dużą cząstkę e, powiązaną z reklamami, bo w tym momencie reklamodawcy nie będą mogli tak dokładnie nas identyfikować, bo tak naprawdę ta itwa to było coś dużo, dużo lepszego niż ciasteczko, bo ciasteczka, no jak to ciasteczka, czasami się nie ustawią, czasami nie działają, mogliśmy zmienić przeglądarkę i tak dalej. A tutaj ten identyfikator generalnie przez cały cykl życia telefonu był stary, więc to było złoto dla reklamodawców. Teraz niestety tak dobrze nie będzie. No i Facebook i też inni giganci reklamowi mówią, że Apple próbuje im przykręcić śrubę. No, z punktu widzenia nas, czyli użytkowników końcowych, jest to funkcja, która zwiększa, zwiększa bezpieczeństwo. I właśnie to, co na samym początku pokazywałem, jakieś trzy slajdy temu, jeżeli nie chcemy, żeby się te powiadomienia cały czas nam pokazywały, no bo najprawdopodobniej zakładam, że za miesiąc, dwa, kiedy to po prostu już wyjdzie produkcyjnie, to wszystkie aplikacje nagle będą nam wyświetlać ten komunikat, żebyśmy zezwolili na jakby ten identyfikator. Możemy po prostu jedną opcją wyłączyć wyświetlanie tego okienka. Tak więc z punktu widzenia prywatności, bardzo. Spoko. Dobrze zobaczmy. Nie wiem czemu, ale i tak, jeśli już byłbym zmuszony do korzystania z asystenta głosowego, to większe zaufanie miałbym do Siri niż do asystenta Google. No, jeszcze mamy Amazon, Echo i Alexa tak? Także, no, generalnie są plusy, jakby asystentów głosowych, są minusy. Każdy musi już sam rozważyć, czy akceptuje to, że te rozmowy mogą być w jakimś stopniu nagrywane, przetwarzane, od kogoś odsłuchiwane, czy nie. No też warto pamiętać o tym, że bodajże Alexa w Stanach Zjednoczonych Dane z Aleksy są też brane pod uwagę podczas procesów sądowych, gdzie coś mogło się na Alexie przez przypadek nagrać i potem może zostać użyte w sądzie. Wydaje mi się, że taka sytuacja miała miejsce, warto pogłębiać ten temat. Prywatność, analizy i dane też fajna opcja. Tak, tak, ta, to chyba mam jeszcze parę slajdów później. Czy wyłączenie śledzenia sprawi, że Facebook Messenger nie będzie mieć dostępu do informacji o zdrowiu, historii, przeglądania itd.? Wydaje mi się, że nie. To, o czym teraz mówię, to jest tylko dostęp do tego identyfikatora ITFA. Do, do tych innych danych wydaje mi się, że będzie mieć dostęp. Jeżeli zainstalujesz, bo te inne dane są wyświetlane w innym miejscu i ty jakby instalując aplikację wyrażasz na nie zgodę. Także wydaje mi się, że, że będzie mieć dostęp, ale to jeszcze trzeba sprawdzić. Na no 100% nie jestem pewien. W nieco starszej wersji iOS były też ciekawe ustawienia prywatności usług systemowych. Nie wiem, jak było w starszych wersjach, trudno mi powiedzieć. Jeżeli wiesz coś więcej, to się podziel, przeczytamy i będziemy, będziemy wiedzieć wszyscy. A sam używałbyś Alexa albo Echo w swoim domu? No nie, jakby sam nie. To, że coś może mnie podsłuchiwać i może wysyłać te dane do chmury jest dla mnie nie do przeskoczenia. W sensie czuję się, czuję się podsłuchiwany, nawet jak mam mikrofon w domu, to po skończeniu live'a po prostu staram się wszystko fizycznie rozłączyć, żeby wiedzieć, że ten mikrofon fizycznie nie działa. Więc, więc, więc ja osobiście nie, ale wiem, że dużo osób bez problemu pozwala na to, żeby sobie tam echo, czy Alexa w tle chodziła. No wszystko zależy od człowieka i od tego, jaki stopień ryzyka jesteśmy w stanie przyjąć. No dobrze, idźmy dalej. Mamy też opcje reklamy kierowane. To są generalnie spersonalizowane reklamy jeżeli kliknie się właśnie w tam ten niebieski tekst to wyświetla się wtedy taka informacja kontekstowa gdzie widzimy więcej o tym o co tak naprawdę Apple w tym chodziło generalnie dużo tych opcji jest słabo opisanych i trzeba szukać co tak naprawdę znaczą na stronie supportu w przypadku reklam kierowanych te informacje są wprost jakby tutaj wyświetlone czyli widzimy że, że informacje to Kontekstowe, to jest tekst wpisywany przez użytkownika przy wyszukiwaniu w sklepie App Store. Czyli generalnie to są takie dane, które oni zbierają podczas tego, kiedy korzystamy z App Store'a i, i z Apple News czy z giełdy. No jeżeli też nam zależy na prywatności, to możemy na przykład wyłączyć te reklamy kierowane. W najnowszym Safari pojawiło się coś, co nazywa się raport ochrony prywatności, i to pokazuje nam listę, jakby stron, które nas śledzą, które korzystają z jakichś trackerów. Czyli to jest jakby przeniesienie takiego powiedzmy ubloka, adbloka z chromów stacjonarnych na wersję na telefony komórkowe. Czyli możemy zobaczyć, w jaki sposób różne strony próbowały nas trakować, czyli sprawdzać, co my tak naprawdę w sieci robimy. Tutaj widzimy, ile Apple przez Safari udało się tych jakby nie ataków, ale jakby. Trackerów zablokować. To jest opcja, która pojawiła się niedawno. Wiele osób może o niej nie wiedzieć, jak ją włączyć. Wchodzimy do safari, klikamy u góry, jakby w okno, w okno tam, gdzie jest tekst, i tam się wyświetli taka tarcza, taki symbol tarcze, i wtedy na każdej stronie możemy ten raport ochrony sprawdzić. Dalej w ustawieniach safari są cztery ciekawe ustawienia. Po pierwsze możemy zapobiegać śledzeniu poza wietrną, czyli generalnie e to są te takie ciasteczka, które nie są wykorzystywane do tego, żeby, żeby aplikacja działała prawidłowo, ale są bardziej wykorzystywane do tego, żeby śledzić nasze poczynienia w internecie. Potem mamy opcję blokuj wszystkie cookie, No i ta opcja, jakby włączenie jej może być problematyczne, bo czasami niektóre strony potrzebują ciasteczek do swojego działania, bo na przykład przechowują tam identyfikator sesji i w ten sposób nie będziemy w stanie po prostu korzystać z danego serwisu, bo serwis wymaga ciasteczek, więc. Ta opcja jest, ale niekoniecznie będzie najbardziej najczęściej używaną, ponieważ może po prostu zepsuć niektóre serwisy internetowe. Warto włączyć alert o fałszywych witrynach, no bo to jest po prostu informacje o phishingach, które mogą się wyświetlać w safari. No i też ciekawostka, sprawdzanie Apple Pay. Z punktu widzenia JavaScriptu możemy sprawdzić, czy użytkownik, który obecnie przegląda stronę internetową, posiada Apple Pay. No, i to jest dostępne z poziomu endpointu JavaScriptowego. No i też w zależności od tego, czy chcemy, aby takie informacje były dostępne dla programistów strony internetowej, czy nie, możemy włączyć albo wyłączyć tą opcję. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na ten temat, jak przeglądarki nas szpiegują, to również nagrałem webinar na ten temat, gdzie pokazuję właśnie, jak te wszystkie szpiegujące ciasteczka, jak działa fingerprinting, co to jest canvas fingerprinting takie tematy. Jeżeli Was interesuje prywatność, to również zachęcam do oglądnięcia tego materiał. Dalej w prywatności mamy analizy i udoskonalenia, czyli to generalnie są informacje diagnostyczne, czyli to są jakieś tam dane, które możemy całkowicie opcjonalnie wysyłać do firmy Apple, żeby ich usługi były coraz coraz lepsze. No jeżeli zależy nam na prywatności, to proponuję po prostu wszystkie te opcje wyłączyć, no bo generalnie nie są do życia koniecznie potrzebne. W prywatności mamy także dostęp do ruchu i sprawności i tam widzimy, które aplikacje mają dostęp do informacji zdrowotnych. I tutaj ponownie, gdzie osoba pytała, czy Facebook Messenger może mieć dostęp do informacji o zdrowiu, wystarczy przejść do zakładki prywatność, ruch i sprawność i tam zobaczymy wszystkie aplikacje, które mają dostęp do in tych informacji. Czyli jeżeli nie chcemy, żeby jakaś aplikacja miała dostęp do informacji o zdrowiu, a kiedyś taką zgodę udzieliliśmy, no to po prostu wchodzimy do opcji prywatności i Odznaczamy, odznaczamy specyficzną opcję przy nazwie aplikacji i wtedy taka taka aplikacja nie będzie już mieć dostępu do informacji do naszych informacji zdrowotnych. Dalej mamy coś takiego co nazywa się ulepszanie produktu, e, taka kategoria, ale myślę, że najważniejsze jest tutaj popularne w pobliżu. No i również ponownie na saporcie Apple możemy wyczytać, że popularne w pobliżu to jest cytując ze strony Apple, twój iPhone będzie regularnie wysyłał do Apple w zaszyfrowanej formie dano o miejscu i czasie, w którym kupujesz lub używasz aplikacji, co pomaga uzupełniać tworzoną na zasadach crowdsourcingu bazę danych pozwalającą sugerować odpowiednie aplikacje oraz inne produkty i usługi Apple na podstawie lokalizacji geograficznej użytkowników czyli generalnie zbieramy sobie dane użytkowników i potem na tej podstawie proponujemy im produkty które są dla nich najciekawsze opcja nazwana popularne w pobliżu w zależności, znowu czy interesuje nas prywatność, czy nie, tą opcję najprawdopodobniej chcemy mieć wyłączoną, żeby nie brać udziału w crowdsourcingowej bazie danych o 2FA już wspominałem mówiąc o tym, że jeżeli mamy włączone 2FA, to wtedy nasze informacje zdrowotne, które wysyłamy do icloud są szyfrowane end-to-end. -end. 2FA powinniśmy włączyć koniecznie też z tego powodu, że wtedy nasze konto iCloud jest po prostu dużo lepiej chronione. Jak widzisz z poziomu konta iCloud można na przykład poprosić o kopię danych klienta przy pomocy zapytania RODO. Czyli jeżeli ktoś będzie posiadał nasz login i hasło do konta iCloud, może z poziomu Strony internetowej iCloud.com, zalogować się na nasze konto i pobrać wszystkie nasze dane, które się tam znajdują. Warto więc, żeby to konto było naprawdę dobrze chronione. No i właśnie kolejną linią obrony może być uwierzytelnianie dwupoziomowe, warto więc włączyć. No i teraz też warto wygenerować kod. Odzyskiwania. Gdybyśmy w jakiś sposób nie mogli sobie przypomnieć tego hasła, nie mogli tego konta odzyskać, jeżeli wygenerujemy sobie taki kod i na przykład schowamy go gdzieś do naszych dokumentów, to potem w kryzysowej sytuacji będziemy w stanie skorzystać z takiego klucza odzyskiwania i odzyskać dostęp do swojego konta Apple ID. Czyli powinniśmy mieć włączone 2FA i też najprawdopodobniej powinniśmy wygenerować klucz odzyskiwania, bo on po prostu może się nam przydać. Nie wiem, jak wy, ale ja często mam tak, że instaluję jakąś aplikację i co jakiś czas ta aplikacja prosi mnie o ocenę w App Store. Z reguły nie oceniam aplikacji i te komunikaty mnie po prostu denerwują, bo chcę na przykład skorzystać z aplikacji banku, a bank akurat w tym momencie chce mnie poprosić o ocenę w App Store. Myślałem, że nie da się z tym nic zrobić. Okazuje się, że byłem w błędzie. No bo jeżeli przejdziemy sobie do ustawień App Store, to tam mamy takie coś jak oceny, recenzje w aplikacjach. Jeżeli odznaczymy tą opcję, to wtedy te powiadomienia z tym, żeby poprosić nas o ocenę aplikacji w App Store, że po prostu nam się nie będą pojawiały. Więc najprawdopodobniej chcecie tą opcję po prostu wyłączyć. No bo jeżeli chcesz ocenić, to sam ocenisz, nie musisz być do tego namawiany. A. Użyteczność na pewno będzie dużo, dużo lepsza, no bo aplikacje nie będą nam co jakiś czas wyświetlały jakichś bzdurnych powiadomień, które są dla nas po prostu bezużyteczne. Jeszcze jedno pytanie spoza tematu: czy masz jakieś zdanie na temat projektu LibreBoot? Nie mam zdania na temat tego projektu, nie przyglądałem się temu projektowi, także nie pomogę. No, i jeżeli korzystacie z menadżerów haseł, a powinniście korzystać z menadżerów haseł, to dobra wiadomość jest taka, że od niedawna Apple ma wbudowaną, jakby funkcjonalność tych menadżerów haseł, czyli te menadżery haseł mogą podpowiadać nam hasła z punktu widzenia przeglądarki. Dawniej po prostu trzeba było przełączać się pomiędzy menadżerem haseł a przeglądarką. Teraz e, Apple udostępniło api, które pozwala, jakby na skorzystanie z tego menadżera haseł wprost z przeglądarki. No i właśnie w pod stronie hasła, automatyczne wypełnianie haseł, możemy wybrać menadżer haseł, z którego korzystamy, w zależności czy jest to Bidwarden, czy LastPass, czy może jeszcze coś innego. Jeżeli nie korzystamy w ogóle z menadżerów haseł, chociaż powinniśmy, to możemy skorzystać z zbudowanego pęku kluczy i również wtedy Apple będzie nam generowało, jakby w locie, silne hasła dla nowych kont. To po prostu taka wbudowana funkcja, która pozwala na generowanie silnych, losowych haseł, pomimo tego, że nie korzystamy z. Z jakiegoś menadżera haseł. Po prostu jakby pęk klucze jest wbudowanym pewnego rodzaju menadżerem haseł i dodano tam ostatnio funkcję tworzenia silnego hasła dla nowych kont. Jeżeli nie wiesz, czy warto korzystać z menadżerów haseł, jakie są ich plusy i minusy, jakie są wady i zalety, też nagrałem o tym materiał, w którym tłumaczę, dlaczego warto i dlaczego nie warto, więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i też mówiąc o tym, że pęk kluczy to jest pewnego rodzaju manager haseł, ostatnio dodano funkcję wykrywania zagrożonych haseł. Czyli jeżeli mamy tam zapisane jakieś hasła, to Apple co jakiś czas będzie sprawdzało, czy te hasła nie znajdują się w jakichś wyciekach danych. I jeżeli to hasło będzie się znajdowało w jakimś wycieku danych, to zostaniemy o tym poinformowani tak, abyśmy mogli w porę zareagować i zmienić to hasło na jakieś nowe, tak żeby ktoś się po prostu nie zalogował do naszego konta. Nie jest to napisane wprost, ale myślę, że jest wysoce prawdopodobne, że Apple korzysta tutaj z usług usługi Have I Been pawned, albo jakiejś bardzo podobnej. Jak jest w rzeczywistości, nie wiem, bo nie znalazłem takiej informacji. No ale w skrócie Have I Been pawned, to jest taki serwis agregujący różne wycieki danych. A więc jest tam osoba odpowiedzialna za to, która ściąga te wszystkie wycieki danych, które krążą po całym internecie, przetwarza je i tworzy jedną wielką bazę danych. I w ten sposób można sprawdzić, czy nasze hasło było w jakimś wycieku danych i co ważne, całkowicie anonimowo wykorzystuje się do tego tzw. algorytm Key Anonymity. Jeżeli chcielibyście więcej na ten temat, to również mam odcinek, w którym tłumaczę, jak to działa i jak to możliwe, że podając hasło, generalnie go nie podajemy, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to hasło Wyciekło. Jak działa Have i Bean Pound? Również bardzo ciekawe i pouczający odcinek. Co więcej, Apple ostatnio wydało taki, jakby swój dokument, którym jakby próbuje dodać który jest jakby dla osób, które tworzą swój menadżer haseł. Można tam znaleźć kilka ciekawostek. Wydaje mi się, że to mało znane informacje, że akurat Apple stworzyło taką open source'ową podstronę, w której informuje właśnie twórców managerów haseł o różnych ciekawostkach, które sami znaleźli. Tak więc warto też o tym wiedzieć. Airdrop to jest funkcja, która pozwala na wymianę plików pomiędzy urządzeniami z iOS-em w bardzo szybki i przyjazny sposób. Generalnie powinniśmy włączyć opcję Tylko kontakty, no bo nie chcemy, żeby ktoś inny wysyłał na informacje zazwyczaj, tylko chcemy, żeby mogły wysyłać nasze kontakty. Czyli chcemy, aby tylko nasze kontakty miały możliwość wysyłania i odbierania danych od nas. Tak więc w Airdrop zaznaczamy opcję Tylko kontakty. Tutaj tylko wspominam o tym, że jest coś takiego jak powiadomienie o narażaniu, ale wydaje mi się, że w naszym kraju to po prostu nie działa, więc nie będę się o tym jakoś bardziej e, wypowiadał. Jeżeli korzystasz z aplikacji Mail, to czasami warto odznaczyć opcję Pobieraj obrazy zdalne. Dlaczego warto tą opcję Odznaczyć i jaki ona ma wpływ na bezpieczeństwo. W sieci istnieją takie serwisy w stylu miletrack, które pozwalają sprawdzać, czy mail został otwarty przez daną osobę. No bo generalnie z wiadomościami e-mail jest taki problem, że wysyłamy do kogoś e-maila, no i nie wiemy, czy on został otwarty, czy nie został otwarty. No i tą lukę prób próbuje się w pewien sposób załatać, stosując pewne obejście. A więc większość różnych silników pocztowych, czyli na przykład Outlooka, czy Gmaila, może wyświetlać obrazki. Czyli w treści e-maila możemy zawrzeć jakieś obrazki. No i te obrazki są oczywiście pobierane z jakichś zewnętrznych serwerów. Tworzy się więc piksel jeden na jeden i dodaje taki piksel do wiadomości e-mail. I w tym momencie, jeżeli nasza przeglądarka wiadomości e-mail automatycznie pobiera takie załączniki, to w tym momencie jest wysyłana informacja do tego serwera o to, zdjęcie, o ten piksel jeden na jeden i w tym momencie ten serwer może powiązać ok, było wysłane zapytanie o ten plik, ten plik jest powiązany tylko i wyłącznie z tym mailem, więc istnieje spore prawdopodobieństwo, że najprawdopodobniej użytkownik odczytał ten mail, więc odznaczając tą opcję automatycznie pobieraj załączniki niejako jakby sprawiamy, że nie będzie łatwo tak sprawdzić, czy otwarliśmy mail, który został do nas wysłany no bo po prostu nie będą automatycznie wyświetlane Załączniki. Jeżeli kiedyś chciałbyś sprzedać iPhone'a, to nie jest to nic trudnego. Wystarczy wejść do opcji ogólne wyzeru i wymarz zawartość ustawienia. W tym momencie tak naprawdę telefon jest wymazany całkowicie. Wszystkie informacje, które tam były, znikają. I jeszcze wcześniej, jeżeli chciałbyś go sprzedać, powinieneś go odłączyć od swojego konta iCloud, żeby nie było właśnie tej blokady aktywacji. No bo wtedy, jeżeli jest blokada aktywacji, no to jeżeli ktoś będzie chciał ponownie z telefonu korzystać, to będzie się musiał zalogować na twoje konto iCloud, bo na żadne inne zalogować się nie będzie. Mógł, no ale jak widać, ta opcja jest dziecinnie prosta. I rzeczywiście, jeżeli chcesz sprzedać telefon i obawiasz się, czy nie zostaną to jakieś tanie dane, wystarczy wybrać opcję. wymarz zawartości ustawienia, i generalnie jesteśmy, jesteśmy gotowi do sprzedaży. W najnowszej wersji OS 14 prowadzono kilka dodatkowych, ciekawych z punktu widzenia prywatności funkcji. Jedną z nich jest dokładne położenie. Dawniej, kiedy aplikacja prosiła nas, na, prosiła nas o położenie, mogliśmy się zgodzić, czyli wyrazić zgodę albo nie wyrazić zgody. No i albo aplikacja otrzymywała naszą lokalizację, albo lokalizacji nie otrzymywała. No i teraz wyobraźmy sobie aplikację, która jest odpowiedzialna za wyświetlanie pogody. No generalnie chcielibyśmy, żeby wyświetlała nam pogodę w mieście, w którym obecnie jesteśmy. No więc musieliśmy wyrazić. Zgodę takiej aplikacji, aby otrzymywała nasze położenie. No i wtedy otrzymywała generalnie dokładne nasze położenie z GPS-a. W najnowszym AES-ie możemy wybrać, czy chcemy, aplik aby, aby aplikacja otrzymywała dokładne położenie, a może też. Taką lokalizację nie do końca dokładną, tylko bardzo generyczną, czyli nie do końca wiadomo metr do metra, gdzie my jesteśmy, ale mniej więcej wiadomo, jaki to jest obszar. No i to właśnie jest wyświetlane tutaj na tych dwóch screenach. Czyli tu widzimy konkretnie, gdzie jesteśmy, a tu widzimy mniej więcej, że jesteśmy obok miejscowości Pueblo. No więc też, w zależności od tego, czy jest to aplikacja, która rzeczywiście musi mieć dostęp do tej dokładnej lokalizacji, a może jest to aplikacja, która dostępu takiego nie powinna mieć, możemy zdecydować, jaki dostęp możemy udzielić. Podobna opcja jest ze zdjęciami. Wcześniej, jeżeli jakaś aplikacja prosiła o dostęp do zdjęć, to mogliśmy udzielić tego dostępu, ale, albo ustęp, dostępu mogliśmy zabronić. No ale jeżeli zezwalaliśmy na dostęp, to aplikacja miała dostęp do wszystkich zdjęć z naszej rolki. W tym momencie w najnowszym wersji możemy wybrać opcję zaznacz zdjęcia, wybrane zdjęcia. No i wtedy mamy dodatkowe okno, w którym wybieramy, do których konkretnie zdjęć aplikacja ma dostęp. Czyli w tym momencie aplikacja nie ma dostępu do wszystkich zdjęć naszej rolki, Aparatu, ale ma dostęp tylko do tych wybranych, które dodaliśmy. Oczywiście te wybrane zdjęcia w każdym momencie możemy dodawać, usuwać. I one są per aplikacja, więc również jest to z punktu widzenia prywatności bardzo interesująca opcja. No bo ktoś wcześniej mógł się bać na przykład udostępnić Facebookowi wszystkich swoich zdjęć, no a teraz może po prostu wybrać tylko te, które chce udostępnić i tyle. Także świetna opcja. Również pojawiła się taka zielona i pomarańczowa ikonka. I one się pojawiają wtedy, kiedy mikrofon, kiedy używamy mikrofon, to wtedy pojawia się pomarańczowa ikonka i jeżeli używamy kamery, to pojawia się ikonka zielona. Dzięki temu mamy jasną indykację, że w tym momencie nasz telefon korzysta z aparatu albo korzysta z mikrofonu. Czyli od razu patrząc jakby na główny ekran obok daty widzimy, że jest włączony mikrofon albo jest włączona kamera. Taka mała przydatna rzecz, taka mała przydatna kropka, ale z punktu widzenia prywatności super. Bo nie musimy teraz zamykać wszystkich aplikacji, bo gdzieś tam może jest włączona jakaś, która korzysta z mikrofonu, tylko od razu widzimy, aha, jakaś aplikacja tle korzysta z mikrofonu, więc warto sprawdzić, która to aplikacja i może chcemy ją akurat wyłączyć, bo mikrofon teraz już nie jest konieczny. Również podobny ze schowkiem. W tym momencie, kiedy wklejamy coś ze schowka, wyskakuje taki malutki pop gdzie widzimy, że do notatek wklejono coś z aplikacji przypomnienia. No i po co. Taka opcja, no przecież wiem, że wklejam coś z jednej aplikacji do drugiej. No, okazuje się, że programiści iOSa generalnie mieli nielimitowany dostęp do schowka użytkownika. Czyli generalnie każda aplikacja mogła w dowolnym momencie odczytywać schowek użytkownika. No a w schowku, jak wiemy, czasami znajdują się różne ciekawe informacje, między innymi hasła, więc takie aplikacje mogły co jakiś czas odczytywać schowek i co ciekawsze informacje na przykład wysyłać na swój serwer. W tym momencie bardzo to ograniczono, ponieważ użytkownik od razu widzi, że coś się dzieje. No bo jeżeli aplikacja będzie próbowała odczytać dane ze schowka, to od razu użytkownik ma ten pop-up z informacją: "Hej, ktoś próbuje odczytać dane ze schowka?". No i wtedy od razu użytkownik wie, że coś jest nie tak. No i tutaj widzimy, że badacze po wprowadzeniu tej opcji do najnowszego iOS-a bardzo szybko zauważyli, że tych aplikacji, które odczytywało schowek w tle, tak naprawdę, nie powiadamiając o tym w ogóle użytkownika, było bardzo, bardzo dużo. Generalnie, po wprowadzeniu tej opcji do iOS-a, większość z tych aplikacji stwierdziła, że no jednak schowek nie jest im potrzebny. Także, ja widać, takie funkcje, takie drobne funkcje z punktu widzenia prywatności i bezpieczeństwa są bardzo, bardzo pożądane. Możemy też w opcjach Wi-Fi wybrać opcję prywatny adres Wi-Fi. Co kryje się pod tym sformułowaniem? Generalnie chodzi o to, że telefon za każdym razem będzie generował inny adres MAC. MAC to jest, można powiedzieć, numer seryjny karty sieciowej i na jego podstawie można w pewien sposób. Śledzić użytkownika, no bo wyobraźcie sobie, że łączycie się na przykład w Starbucksie do sieci Wi-Fi, no więc widać wasz adres MAC. Potem łączycie się w innym Starbucksie do sieci Wi-Fi i też widać wasz, was, wasz adres MAC. Więc jeżeli Starbucks na przykład zbierałby takie informacje, to mógłby widzieć, że poruszacie się w tym i w tym lokalu. I przez to, że teraz iPhone może generować te adresy sieciowe, jakby w locie. Czyli losowo, jakby generować, to nie będzie można ich powiązać z konkretnym telefonem, bo one za każdym razem będą inne. Tam najprawdopodobniej jest jakaś pula dalej e, tych adresów, no ale rzeczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to bardzo fajna funkcja. No i jeszcze na samym końcu wspomnę o tym, że jest coś takiego jak profile. Które można instalować, i generalnie, jeżeli jesteście użytkownikiem domowym i w którymś momencie wyskoczy Wam możliwość instalowania profilu, to nie powinniście takich profili instalować. Generalnie profile są mocno powiązane z MDM-em, o którym mówiłem na samym początku, i generalnie standardowy użytkownik domowy nigdy takich profili nie powinien instalować. Te profile mogą generalnie wpływać na nasze bezpieczeństwo, bo możemy jakby niektóre rzeczy mogą być przy pomocy takich profili robione, niektóre rzeczy mogą być na telefonie zablokowane, niektóre. Firmy mogą mieć wtedy dostęp do naszych danych z telefonu, więc generalnie wspominam, że jest coś takiego jak profile, ale generalnie, jeżeli jesteś użytkownikiem domowym, to raczej nigdy z nimi styczności mieć nie powinieneś. No i teraz wracamy do tej listy, o której mówiłem Wam na początku, i mam nadzieję, że teraz większość tych rzeczy, o których wspominałem, jest już oczywista. Zobaczmy sobie na razie na pytania. Wszystko fajnie, tylko zastanawia mnie, czy Apple ma bezpośredni dostęp do naszych haseł, czy porównywane są tylko hasze danych haseł. Nie, na 100% Apple nie przechowuje haseł w czystej postaci. Byłoby to po prostu głupie i nieodpowiedzialne. Na pewno te hasła są przechowywane w postaci jakiegoś hasza z solą, z pieprzem, i najprawdopodobniej jest tam używany algorytm, który sprawia, że porównywanie tych haszy wymaga skomplikowanych operacji. Na pewno, no, raczej nie sądzę, żeby Apple pozwoliło sobie na taką, na taką fuszarkę. Czy jest możliwość losowego adresu Mac Bluetooth? Eee, wiesz co? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma takiej opcji akurat do Bluetootha w iPhone'ie. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie. Dobrze, no i spróbujmy sobie jeszcze przejść po tej liście, dlaczego wybrałem takie, a nie inne opcje, jako te, które są interesujące z punktu widzenia bezpieczeństwa, a więc po pierwsze, pin minimum 6 warto 8, no chyba, że ustawiamy, chyba, że ustawiamy datę urodzenia, to wtedy lepiej jednak 6. Jeżeli bardzo Ci zależy na bezpieczeństwie i jesteś w stanie przyjąć to, że wpisywanie alfanumerycznego kodu PIN może być męczące, ustaw sobie alfanumeryczny PIN. Dlaczego? Ponieważ większość ataków, kiedy nasz telefon jest wyłączony i ktoś próbuje pobrać z niego dane, no tak naprawdę wszystkie ataki muszą najpierw odzyskać dostęp do kluczu szyfrującego. Dostęp do kluczu szyfrującego jest możliwy tylko i wyłącznie po podaniu prawidłowego PIN-u, więc im Trudniejsze PIN, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś uzyska dostęp do kluczy szyfrujących. Touch ID, Face ID na co dzień są wygodne, ale mogą zmniejszyć bezpieczeństwo. Wszystko zależy od tego, jaki jest Twój profil. Jeżeli jesteś prezydentem, to najprawdopodobniej warto wyłączyć tą opcję. Jeżeli jesteś zwykłym użytkownikiem i generalnie nie opuszczasz mieszkania, no to wyłączenie Face ID może po prostu tylko irytować. Jeżeli nie używasz telefonu przez dłuższy czas, to go po prostu wyłącz. Jeżeli wyłączysz telefon, on będzie wtedy w stanie Before First Unlock, czyli nie będzie żadnych kluczy szyfrujących, czyli generalnie, żeby ktoś jakiekolwiek dane z tego telefonu mógł wyciągnąć, najpierw musi zgadnąć Twój kod PIN. A korzystając z punktu pierwszego, kod PIN jest trudny, więc będzie to praktycznie niemożliwe. Warto włączyć opcję Znajdź mój iPhone. Jeżeli kiedyś zgubilibyśmy telefon, to po pierwsze możemy próbować go znaleźć, ale co ważniejsze, możemy go też zdanie jakby zresetować, czyli usunąć z wszystkie dane. Dzięki temu, pomimo tego, że telefon został skradziony, to nikt nie będzie w stanie odzyskać tych danych, nawet jeżeli nasz pin jest e, krótki, bo one po prostu zostaną wymazane ustaw skomplikowane hasło do lokalnej kopii zapasowej, żeby nie można było tej kopii zapasowej wykonać na urządzeniu, które jest sparowane z twoim telefonem i wtedy taki backup po prostu będzie zabezpieczony hasłem, a jakby łamanie hasła metodą siłową również jest skomplikowane. Więc nawet jeżeli nie korzystasz z lokalnego backupu, wygeneruj sobie długie skomplikowane hasło do tego backupu i po prostu je zapisz na przykład w menadżerze haseł. Ustaw kod czasu przed ekranem, dzięki temu nie będzie można zresetować hasła do lokalnej kopii zapasowej. I będzie to po prostu utrudnione. No i też to hasło kodu czasu przed ekranem powinno być inne niż kod PIN i inne niż kod PIN do karty SIM nie używaj iCloud Backup, bo wtedy informacje mogą być dostępne dla jakichś zewnętrznych podmiotów, no chyba, że rzeczywiście cenisz sobie to, że to jest wygodne, to wtedy jak najbardziej iCloud Backup jest ok, no ale jeżeli chcesz być jak najbardziej zabezpieczony, chcesz, żeby wszystkie Twoje dane były prywatne, to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Trzeba pamiętać też, że większość danych w iCloudzie jest po prostu nieszyfrowana i może zostać udostępniona organom ścigania. czyli na przykład organy ścigania mogą poprosić o Twoje zdjęcia, które znajdą Znajdują się w iCloudzie. Nie ma problemu, po prostu takie dane dostaną bezpośrednio od Apple. Konto Apple jest ważne i powinniśmy ustawić tam długie i skomplikowane hasło. Ponieważ jeżeli ktoś ma dostęp do naszego konta Apple, może sobie wygenerować kopię danych, które tam trzymamy, i w ten sposób może uzyskać dane, które posiadamy, na przykład w iCloudzie. Nie powinniśmy ufać ładowarkom, telefonom, samochodom, komputerom, które nie należą do nas. Nie powinniśmy klikać tej opcji zaufaj urządzeniu, jeżeli to urządzenie nie należy do nas, bo wtedy tworzą się te pairing records, które mogą być wykorzystywane do stworzenia backupu, a jak wiemy, backup może zostać użyte do jakby spojrzenia, co jest na naszym telefonie. Włącz tu fa i wygeneruj kody zapasowe oczywiste. Chodzi mi tu oczywiście o tuFA do konta Apple ID, bo ono powinno być bardzo dobrze chronione. Wyłącz opcję akcesoria USB. Chodzi o to, aby każde akcesorium USB, które jest podpinane do naszego urządzenia prosiło o odblokowanie telefonu. Chodzi tu o to, żeby zabezpieczyć się przed atakami w stylu Gray key, które mogą mieć miejsce w przyszło, przysz, przyszłości. Wyłącz powiadomienie na zablokowanym telefonie, czyli chronimy się przed tym, że wyświetli się jakaś potencjalnie tajna wiadomość na zablokowanym telefonie i może zostać użyta przeciwko nam. Nie używaj j bo genera generalnie zmniejsza bezpieczeństwo twojego telefonu. Szyfruj komputer, no bo na komputerze mogą się znajdować po pierwsze pairing records, e, po drugie mogą się znajdować backupy, które też mogą dać informacje na temat danych, które znajdują się na twoim e, telefonie. W sytuacji zagrożenia użyj trybu SOS, aby zabezpieczyć swój telefon. Telefon i również powiadomić e, kontakty, które przypisałeś do usługi SOS, że coś nie tak się z Tobą dzieje. No i oczywiście na samym końcu aktualizuj telefon oraz też nie zapominaj o aktualizacji aplikacji, które na tym telefonie się znajdują. E, czyli obecnie iOS jest bezpieczniejszy od Androida. E, nie generalizowałbym tak, e, bo. Android jest zbyt szeroki, istnieje dużo flagowców, które są bardzo dobrze zabezpieczone, ale też istnieje dużo tańszych telefonów, których bezpieczeństwo jest nie najlepsze. W iOSie mamy to, że wszystkie telefony, generalnie tam, tak jak to było mówione, od 5S, posiadają ten sam system operacyjny w tej samej wersji i posiadają praktycznie te same funkcje bezpieczeństwa, o których tu wspominałem, więc z racji tego jest on względnie bezpieczny. Może zrobiłbyś o certyfikacji w Cyber Security albo o książkach, które warto czytać w tym temacie, żeby wejść do branży. Nagrałem odcinek Jak zostać pentesterem. Tam wypowiadam się o certyfikatach. Mówię też o materiałach, które można przeczytać, aby wejść w branżę. Także jeżeli jeszcze tego nie oglądałeś, to zapraszam do zapoznania się z tym materiałem, jak zostać pentesterem taki webinar. Czym zawodowo się zajmujesz? W pracy ciekawi mnie, czy to, co robisz, łączy się z tym, co robisz zawodowo. Pracuję w firmie ESET, gdzie zajmuję się analizą i detekcją złośliwego oprogramowania. Czyli pracuję w firmie antywirusowej. Dobrze. No i podsumowując, jeżeli ktoś jeszcze chciałby więcej informacji na temat zabezpieczenia iOSa, to można skorzystać z dokumentów rządu australijskiego iOS Hardening Configuration Guide, ale ten poradnik jest bardziej pod firmę. Bardziej pod firmy i pod obsługę MDM-a, więc jeżeli chciałbyś skonfigurować iPhone'y swoich pracowników, to jak najbardziej ten poradnik może Ci się przydać. Dla użytkowników końcowych, czyli jakby dla takich zwykłych, szarych użytkowników iPhone'a, warto sprawdzić wpis na blogu Elkam Soft Playing's Devil Advocate iPhone Antiforensic, gdzie Twórcy oprogramowania, które służy do wyciągania danych z iPhone'a, opisują, co zrobić, żeby ich oprogramowanie generalnie działało gorzej albo w ogóle nie działało. Ja tutaj bardzo dużo informacji właśnie z tego artykułu wyciągnąłem, i też większość z tych informacji, które tam się znajduje, była w tej mojej czekliście, którą przed chwilą pokazywałem. Ale też, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć w oryginale, co tam panowie piszą, bardzo polecam. Bardzo fajny blog, bardzo fajne materiały, naprawdę pouczające, zwłaszcza jeśli chodzi o iPhone'a. No i też ten poradnik, o którym wspominałem na samym początku, dostępny w formie PDF albo dostępny w formie po prostu strony internetowej. No i to tyle z mojej strony. Ponad 140 slajdów. Jeżeli Ci się spodobało, jeżeli Ci się nie spodobało, proszę wypełnij anonimową ankietę. Shurek.tv ankieta. Te materiały są darmowe i jedyne o co proszę to, żebyś wypełnił tę ankietę. Oceń po prostu od 1 do 10. Daj znać, czy ten materiał Ci się podobał. Czy ci się nie podobało, co ci się podobało, co byś zmienił, a może też masz tematy na kolejne odcinki, które mi chciałbyś się ze mną podzielić? Tam też jest takie pole. Ta ankieta jest anonimowa, dzięki temu wiem, co robię źle, wiem, co mogę poprawić, wiem, co się wam podoba. No i czy rzeczywiście takie materiały mają sens? Więc jeżeli chcesz mi jakoś podziękować, jeżeli ten materiał ci się przydał, jeżeli wyciągnęłeś z niego coś, Interesującego proszę wypełnić tą ankietę, żebym wiedział, że wszystko jest w porządku, a może też po prostu ten materiał był do kitu i też chciałbym o tym wiedzieć. No i polecam jeszcze raz zapisanie się do newslettera szurek.pl/live. Dzięki temu mogę wam wysyłać powiadomienia wprost na waszą skrzynkę mailową. No i oczywiście zachęcam też do tego, aby opowiedzieć znajomym o moim kanale, przesłać link do może tego nagrania, może do innych. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego na tym. Na tym. W moim kanale, a dzięki temu, że jest nas coraz więcej, dzięki temu mogę tworzyć coraz więcej materiałów no i mogę się z nimi z Wami dzielić, więc jeżeli chcesz mi w jakimś stopniu podziękować po prostu rozleśli ten materiał znajomym. No i też przypominam, że można dołączyć do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. PES ktoś przyszedł, tak gratuluję suchu i wykrycia dzwonka do Drzwi. No i jeszcze na koniec mamy też kanał na Discordzie od zera do pentestera.pl/slash discord, gdzie dzielimy się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i gdzie rozmawiamy na, róź, na różne tematy, niekoniecznie powiązane z bezpieczeństwem komputerowym. No i na samym końcu wspominam też o swoim Instagramie, Kacper Szurek na Instagramie. Zobaczę teraz, czy są jeszcze jakieś, czy są jeszcze jakieś pytania. Wydaje mi się, że na większość z nich odpowiedziałem. Jeżeli komuś nie odpowiedziałem i chciałby jeszcze uzyskać odpowiedź, to napiszcie jeszcze raz, proszę, komentarz. Postaram się do niego odnieść, ale wydaje mi się, że, że jakby wszystko po drodze zostało, zostało powiedziane. Kiedy, kiedy materiał o bezpieczeństwie Androida? No, raczej nigdy. Tak jak wspominałem na samym początku, to nie jest mój temat, nie znam się na Androidach i nie chcę po prostu tworzyć hałtury. Chcę, żeby te materiały były jak najwyższej jakości, a najprawdopodobniej nie jestem w stanie stworzyć dobrego materiału o bezpieczeństwie Androida, bo po prostu nie korzystam z tego systemu, więc, więc nie znam jego specyfiki. Więc najprawdopodobniej nie pojawi się w najbliższej przyszłości temat o bezpieczeństwie Androida. Jeszcze jakieś pytania nie widzę, więc ja jeszcze raz może Wam wyświetlę. Wyświetlę te 17 punktów. Myślę, że one bardzo fajnie podsumowują dzisiejszego live'a. Dwie godziny, dwie godziny gadania. Mam nadzieję, że nie macie dość. No i dobra, to tyle z mojej strony. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia.